Dzisiaj u mnie Monika Kociołek. Dzień dobry. Witam. Najmłodszy gość w programie. To jednak trzeba bardzo mocno zaznaczyć. Twoje dzieciństwo zostało zdefiniowane przez śpiewanie. O, jak słyszę słowo dzieciństwo, to już od razu yy, napływają z do oczu. Yy. Wiesz co? Powiem Ci tak, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o śpiewanie, to ja tak naprawdę śpiewam od zawsze. Odkąd zaczęłam mówić, to już śpiewam mhm. tak naprawdę. Więc tak, no i to zostało mi do teraz. Tak, okay. i Team X mnie też popchnął do tego, żeby, żeby nagrywać swoje piosenki, bo to było gdzieś tam moje marzenie, ale trochę nierealne, bo nie miałam do tego w ogóle zasobów. Mhm. Żeby to robić, żeby wydawać te dyski i, i właśnie piosenki. Także też jestem wdzięczna za to, że, że mogłam tam być, głównie przez to, że mogliśmy właśnie nagrywać piosenki. Ja mogę powiedzieć, że dzisiaj słuchałem. Klikając, czułem delikatny stres, ale kiedy odsłuchałem, poczułem, że to jest naprawdę fajne, że masz do tego. Dryk, twoja ciocia występowała razem z zespo w zespole Ani Wyszkoli. Wy byłyście blisko? Oh, kurde, jestem w szoku, że wygrzebałeś takie informacje, bo nikt o tym nie wie i jak zawsze komuś mówię, to albo ktoś nie zna Ani Wyszkoli, bo ktoś jest na tyle młody, albo, albo nie, 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 ogarnie, nie ogarnęli tego. E, tak, no występowała w, z Anią Wyszkoli. Ja też do, dokładnie nie znam tej historii, mhm. ale jedyne właśnie co wiem, to że, to że faktycznie się z nią zna i z nią śpiewała. No. Z ciocią blisko nie byłaś. Mm, byłam, byłam. Był, widzisz, i teraz musisz się powstrzymywać, bo ja tak mam, że jestem straszną płaczką, już tu mówiłam przed wiadem, ale teraz już nie. Okej. Okay. Kogo muzyki słuchałaś w dzieciństwie? No wychowałaś się w erze high school muzyka, ale Tak, Montana. tak, zdecydowanie. E, p, tak, Hanna Montana, Violetta, to, ale to już jak byłam trochę starsza. Na początku mm -hmm. jeszcze jak, y, jak byłam taka bardzo malutka, ja to pamiętam jak Przez Mgłę, to było to zespół Michała Wiśniewskiego, tak mm -hmm. on dokładnie miał. Tak. tak. Ale to bardziej moja siostra, ona gdzieś tam mnie, y, mi, mi to pokazała. No pięć lat starsza, to już jest kawałek czasu. Tak. Oj, to też wiesz, wow, ja jestem w szoku. E, no, także był to Michał Wiśniewski troszeczkę, ale tak jak mówię, pamiętam to jak przez mgłę, ale później głównie właśnie takie disneyowskie e, seriale. Właśnie typu mm -hmm. Violetta, Hanna Montana. Takie klasyka e, twojego pokolenia. Są jakieś tak. takie płyty, które były dla ciebie ważne? Już nie mówię w samym etapie dorastania, ale tak ogólnie w życiu. Nie. Właśnie szczerze ci powiem, że nigdy nie miałam żadnej płyty, żadnego artysty, mhm. więc jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, to było to głównie właśnie yy, przez internet, mhm. tak, yy, a, a nie... Chociaż teraz, kurde, ciekawe pytanie, bo może faktycznie tak było, ale może tego nie pamiętam, mhm. ale z tego, co, z tego co mi się wydaje, to, to nigdy nie miałam płyty żadnego artysty. Mnie też zastanawia, czego szukasz w muzyce? Czy to właśnie ma być właśnie muzyka, czy to może ma być tekst? Ja mam, jeżeli chodzi o muzykę, mi się musi coś spodobać. To nie jest tak, że mi się podoba konkretny styl, e, konkretny na ten moment wokalista, tylko mi się musi e, jakaś piosenka spodobać. Ja mhm. mogę słuchać, nie wiem, Oliwki Brazil, jakiejś piosenki, jak mi się spodoba, a mogę słuchać też e, właśnie czy Sanach, czy zupełnie dwóch różnych światów. Także mhm. mi się po prostu musi jakaś piosenka spodobać i ja naprawdę przeróżnych stylów słucham. To w takim założeniu ja też mogę słuchać oliwki Brazylii, jak mi się spodoba. Ale, ale to na szczęście nastąpi. Z jakimi muzykami w Polsce chciałbyś nagrać? Bo też możesz o tym marzyć. Masz potężne zasięgi, naprawdę potrafisz to robić. To masz jakieś marzenia muzyczne? W Polsce chyba taką osobą. Byłaby Doda, jak już bym miała wybierać z Polski. Wydaje mi się, że głównie, głównie z artystami z zagranicy bym chciała nagrywać. Mhm. Ale, ale gdyby byłam, no w, jeżeli chodzi o Polskę, to, to Doda chyba jest taką artystką, z którą fajnie by było coś nagrać, bo Dodę, właśnie Dodę słuchałam, Dodę słuchałam jak byłam młoda, tak, to jest, e, zapomniałam w ogóle, nie wyleciało mi z głowy, ale Doda to jest e, naprawdę takie moje, takie dzieciństwo, ja uwielbiałam jej teledyski oglądać, właśnie słuchać muzy, lubiłam jej personę w ogóle i do tej pory lubię, ona na, zniknęła na chwilę, teraz znowu się pojawiła i... Można powiedzieć, że jest taka sama, jeżeli chodzi o charakter, że ma mm. dalej mocny charakter, ale bardzo wy wydoroślała, bardzo zmieniła swoje podejście do życia. I to widać w każdym wywiadzie, co mnie bardzo tak. Z jednej strony szokuje, ale z drugiej, no wiadomo, przeszła bardzo dużo. To po mm -hmm. pierwsze. A po drugie, no już e, trochę wydaje mi się, nabrała właśnie tego doświadczenia przez to, e, gdzie była, nie? W, w polskim showbiznesie. Czyli upraszczając, zestarzała się. No! Powiedzieć. Nie zastanawiałem, bo w ogóle jak się przygotowywałem do tej rozmowy, to skojarzyłaś mi się trochę z Dodą w wielu aspektach. To też jest bardzo ciekawe. Też mnie interesuje, jaką muzykę ty byś chciała robić. Czy masz jakiś taki nurt, w którym chciałabyś iść, bo jak ja słuchałem tego wszystkiego, to wydawało mi się, że ty jeszcze szukasz. No, też mi się tak wydaje. Też mi się tak wydaje, że szukam. Eee... Ja myślałam, że problem leży w producentach, mhm. ale okazuje się po głębszym moich, po, po głębszych przemyśleniach, że problem leży tak naprawdę wydaje mi się, że też no, po dwóch stronach. We mnie też jest duży problem, bo ja zbyt y jestem zbyt dużą perfekcjonistką. Ja jak coś jest dobre, chociaż to, że jestem perfekcjonistką, czasem jest no, też okej, okay, mhm. ale, ale tak jak mówię, no ja się czasem doszukuje takich rzeczy, które nie są potrzebne, coś jest czasem naprawdę dobre, a ja jeszcze wiercę, wiercę, żeby jeszcze coś, kurde, tutaj poprawić, e, więc, więc wydaje mi się, że też jest we mnie problem, jeżeli chodzi o pracę z producentami, bo o, jest wiele problemów, ale nie wiem, czy chcemy o tym mówić, ale jest wiele problemów, tutaj coś e, nie gra, właśnie nie potrafię dogadać, e, za mało mówię, za mało e, jakiś tam uwag daję, a później jest problem, na przykład mówię, o, ta piosenka jest dobra, po czym przychodzę do domu, słucham jej kilka razy i mówię, Kurde, no jednak nie jest dobra I, i tak jest cały czas na okrągło. Także wydaje mi się, że szukam jeszcze siebie, jeżeli chodzi o otworzenie muzyki. Ale jestem teraz na takim etapie w swoim życiu, kiedy, e, kiedy powoli mi się to wszystko układa, właśnie jeżeli chodzi o ten kierunek. nie? Mhm. Że, że już mniej więcej, mniej więcej tak wiem, co, co zrobię. Ale jeszcze tego nie robię. To z jakimi producent producentami pracowałaś? Mm, wiesz co, jest. Było kilku producentów. Jonathan, który robił płytę Mio. Bardzo fajny człowiek, naprawdę, jeżeli chodzi o, o, jego, o całą jego osobę i postać. Naprawdę uwielbiam go, lubię z nim rozmawiać. Bardzo ma też wiele doświadczeń życiowych. I jak ostatnio przyszłam właśnie do studia, zaczął mi opowiadać jego energia. Bo uwielbiam go jako człowieka. Z kim jeszcze? No, z Sirmichem. Teraz jestem na etapie pracy z nim. Mm -hmm. To jest super chłopak. Tak. Ojejku, no... Michu jest super gościem. Ale jest... Michu ma tą zasadę, że nie pracuje nad czymś, jak wie, że to jest niesłyszalne dla wszystkich innych osób dookoła niego, poza, mm -hmm. poza nim samym. Tak, on w ogóle, yy, tak, bardzo lubię z nim pracować, ale mam do niego bardzo duży respekt. Ja w ogóle do starszych osób mam naprawdę bardzo duży respekt, i nawet jak ktoś mi jest, nie wiem, starszy o 3 lata, to ja już mówię do niego na pani, pan, bo ja, ja nie potrafię. I nawet jak ktoś mi mówi: no, ja nie jestem pani, mów mi na ty, to ja i tak mówię. Pani, bo ja mam, naprawdę, ja byłam tak wychowana, że mam straszny duży respekt do osób starszych, nawet starszych o trzy lata, więc mhm. ja po prostu, jak z nim pracuję, to mam takie, kurde, no, czy, jakoś tak nie potrafię się przełamać. To jest bardzo dziwne, ale tak jest. Mhm. Ale tak nie może być, robiąc muzykę, nie? Bo to, to jest bez sensu wtedy. No, ale... Żeby Michu cię na szlugi nie namówił, bo już raz paliłaś w swoim życiu, a Michu pali jak stara lokomotywa. A skąd wiesz, że paliłam? Nie, no wiesz co, y, tak, on dużo pali, to prawda i zawsze wychodząc y, ze studia śmierdzą mi włosy <laughs> I, i dlatego nigdy ich nie myję przed i jestem taka, wiecie, z tustymi włosami, ale no, no, nieważne. Y, no, y, ano, tyle. Także, <laughs> Trochę powiedzieć. mnie wybiłeś z rytmu mówiąc mi o tym, bo jestem w szoku, jakie ty informacje w ogóle wyciągasz. No ale wróćmy do samego początku, Tak jak wspominasz swoją młodość, jak się dorastało w Bożu? Strasznie nie lubię tego tematu, i też yy, bardzo mało informacji o moim dzieciństwie jest w internecie. Trochę jest. Trochę jest. O ty tak wyszukujesz, kurde, nie wiem, jak ty to, to, ty to robisz. Um, no wiesz, co było? Były, było czasem kolorowo, czasem trochę mniej, ale. Kurde, no nie wiem od czego zacząć, nie wiem, nie wiem też co tutaj powiedzieć, ale tak jak mówię, jest to dla mnie bardzo ciężki temat i zawsze jak z kimś rozmawiam o tym, to. No ale to bardzo w dużym skrócie, to dlaczego to jest dla ciebie ciężki temat? Bo ja znalazłem takie szczątkowe informacje, że w podstawówce bardzo dobrze się uczyłaś, chociażby. Więc zastanawiałam mnie, jak wyglądał ten cały proces powstawania ciebie dzisiaj i patrząc mm -hmm. na to, że mówisz, że siostra słuchała zespołu ich troje, ty słuchałaś Dody, i jak, jak to wyglądało, jak wyglądał wasz dom, bo to się kojarzy raczej z taką normalną rodziną. No. Jeżeli chodzi o szkołę, to tak. Dobra, muszę się ogarnąć, bo nie, nie chcę płakać wiesz, bo nie chcę, żeby po pierwsze, ja nie lubię się nad sobą użalać i ja nawet jak w życiu prywatnym płaczę, to ja się zamykam na po prostu trzy spusty w y, y, toalecie i, i tam sobie w kąciku popłaczę, później się, wiesz, ociera łzy, y, pudruję się i wychodzę ja po prostu nie chcę, żeby ktokolwiek, nawet mój chłopak, z którym jestem rok ponad, nawet nie chcę, żeby on widział, nie wiem, po prostu tak mam, nie wiem, jakoś tak to nie to lubię. To nie jest niczym złym. Bo jeżeli tak masz, może trzeba czasami wypłakać taką ilość łez, która później powoduje to, że płaczesz tylko wtedy, kiedy już czujesz. Bo płacz to jest często brak oswojenia z niektórymi emocjami. Nic strasznego, no, bo są takie emocje, o których nie chce się pamiętać. No. Jeżeli, no to wracając, jeżeli chodzi o szkołę, to um, jedyne, co ja mówiłam w internecie, mhm. e, z tego, co ja pamiętam. Przynajmniej teraz, że tutaj o, ha, 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 nie skończyłam liceum, o, ha ha, ha, to, ha, ha to. I to, to było takie. Bardziej śmianie się i nie mówiłam nigdy dlaczego, tak się mhm. wydarzyło. No ja teraz nie chcę w ogóle też się usprawiedliwiać, że wiesz, że y, o, miałam takie przeżycia, że nie mogłam się uczyć i tak dalej. Faktycznie po części tak było, o czym zaraz ci opowiem, jak się nie poryczę. Y, a z drugiej strony wiadomo, że. Y, byłam leniwa, to, to nie mogę powiedzieć, że tylko i wyłącznie dlatego, że miałam jakieś tam mhm. przeżycia. Jest też ta druga strona medalu, która jest po prostu moją nie głupotą, ale moim gdzieś tam zaniedbaniem, to to, że byłam leniwa to na pewno i zawsze się spóźniałam, to jest mój w ogóle, mój minus odkąd pamiętam, ja do przedszkola się spóźniałam, do szkoły się spóźniałam, teraz się spóźniałam, dzisiaj też się spóźniłam mhm. tutaj do ciebie, więc ogólnie strasznie często się spóźniam, plus bardzo małą miałam frekwencję w szkole, bo też e, opuszczałam, nie chodziłam i, i starałam się mieć taką frekwencję, żeby po prostu zdać, no bo mm. przez frekwencję też, prawda, można nie zdać, jak się tam... nie. Trzeba mieć połowę. Y, tak, dokładnie. Y, no to tak, no, ale napiję się wodę, tylko łyczkam. Spokojnie. To jest bardzo spokojna rozmowa. Okej, okay. ale widzisz, ja się tu emocjonuję, ja taka jestem, jak już się już w głowie rozmowę. jest mm. Tak, jeżeli chodzi o podstawówkę, to tam bardzo się starałam, żeby mieć dobre oceny, żeby mieć pasek. Zawsze, zawsze mi tam kilka brakowało do tego paska, tych punktów. Nie wiem jak to dokładnie punktów czy procent, mm -hmm. ale zawsze się starałam, zawsze te ponad cztery było. E, więc, więc to była moja podstawówka. Tam e, też się działo, jeżeli chodzi o życie prywatne, ale tak w dużym skrócie, po prostu to, że tam nie opuszczałam, to, że tam opuszczałam czasem, czy e, nie, nie uczyłam się na jakieś sprawdziany, to była też... E, I tutaj jesteśmy w momencie... Nie no, okej. Okay. To była też zasługa tego, że po prostu... I puściło, i puściło. To już z górki. Tak, też mi się wydaje, że teraz będzie już coraz lepiej. To była zasługa tego, że po prostu... Yy, bardzo dużo kłótni było w domu u mnie i, i nikt tam. No i widzisz, ja teraz się Proszę. nie umiem uspokoić. Proszę. A tutaj przygotowane wcześniej chusteczki. Tak, bardzo było dużo kłótni. U mnie w domu, ja też byłam e, najmłodsza z rodziny, miałam też starszą siostrę i też jej dużo zawdzięczam, bo. Mm, e, bo ona jest dużo starsza i te wszystkie kłótnie działy się mniej więcej, no tak jak miałam około wiem, 7, no odkąd. Znaczy, to się działo, odkąd mhm. pamiętam, ale takie najgorsze kłótnie pomiędzy, chodzi tutaj o kłótnie pomiędzy moją mamą a moim tatą mhm. oczywiście. E, taki, taki najgorszy okres był w momencie, kiedy ja miałam tak od 9 do, do 12 lat. To był taki mhm. najgorszy okres. Moja siostra już wtedy prawie była pełnoletnia. Więc też zawdzięczam jej to, że, że ona zawsze mnie tam broniła, moją mamę broniła. Ona była zawsze taka twarda, miała taki mocny charakter. Więc to było takie oparcie, nie tylko dla mnie, ale też dla mojej mamy. No, więc ogólnie było ciężko mhm. i nieraz. Boże, przepraszam. Nieraz była taka sytuacja, że na przykład, e, nie wiem. E, chciałam się uczyć miałam na przykład na drugi dzień sprawdziany się chciałam do niego uczyć wiesz to był właśnie okres kiedy ja bardzo chciałam e, właśnie się do tego przyłożyć chciałam mieć właśnie ten pasek ale na przykład cały, cały, cały dzień o, od e, południa do nocy wiesz kłótnia, mhm. e, wiesz rzucanie talerzami nie wiem no, dużo takich no to też y, mi pokazuje skąd się wziął ten bunt później u ciebie. Nie? No bo mówisz, że między 9 a 12, a potem w gimnazjum, bo w gimnazjum się chodzi ma z 13 lat, no to wtedy zaczął się u ciebie też bunt tego wszystkiego. I teraz no, podsumowując, nie chcę też wchodzić w szczegóły, ale po prostu ten okres, właśnie taki najgorszy przed rozwodem moich rodziców, był naprawdę i dla mnie, i dla mojej mamy, głównie dla mojej mamy, no dobra, dla mnie też, bo ja byłam dzieckiem i dla mnie to było mega stresujące. Ale głównie dla mojej mamy było to ciężkie, no bo wiadomo, ona, ona w ogóle dzieciństwo też miała mhm. przerąbane, a później kolejne lata swojego życia znowu przerąbane przez to, jak się zachował do niej mój ojciec, mhm. który na przykład na ten moment na ten moment jest naprawdę, nie wiem, jak ktoś go pozna, stwierdzi, że on jest wspaniałym człowiekiem. On. Muszę chwilę się uspokoić, żeby też nie mówić takim głosem, bo też mówię bez ładu i składu. Mój tata jest alkoholikiem. Mhm. I wydaje mi się, że w ogóle większość... Jak kiedyś to powiedziałam komuś, to ktoś mówi: O mój też. I za każdym razem, kiedy z kimś rozmawiam, to słyszę: O mój też, o mój też. Więc wydaje mi się, że bardzo dużo. Y i dzieci, i, i młodzież w tym momencie ma ojców alkoholików i wiedzą, jak to jest. Także yy, pozdrawiam i, i wiem, wiem, co, wiem, co ci ludzie mm -hmm. po prostu czują. Alkohol jest prze, po prostu. O, oh, jak ja nienawidzę alkoholu to jest coś, co po prostu no, nienawidzę tego i do tej pory mój tata się z tym zmaga. Teraz już nie ma swojej żony, czyli mm -hmm. mojej mamy, nie ma nas i tak naprawdę został sam, e, ma naprawdę bardzo poważne problemy zdrowotne. I to jest kolejny temat właśnie. O tym też nikt nie wie, ale... Mój tata był w szpitalu dwa razy, albo nawet trzy, już kilka razy na przestrzeni... Jego czasu, bo najpierw był chyba dwa lata temu, później był rok temu, i jakoś teraz, kilka miesięcy temu, właśnie przez to, przez alkohol, mhm. głównie przez alkohol. I yy, już był naprawdę w takim, w takim złym stanie. Teraz, kilka miesięcy temu, jak właśnie był w szpitalu, był w tak złym stanie, że moja mama mówi, że ona nie wie, nie wie czy. Wiesz, za kilka dni nie będzie koniec, i mimo to, ile on krzywdy wyrządził mi mojej mamie i mojej siostrze, to jest. To, to jest dalej mój ojciec, więc. Więc tak czy siak go ko kocham i ciężko mi się patrzy, jak on się po prostu truje tym alkoholem. No, to jest coś takiego, co potrafi być szokujące. No, ale mówiłaś, że teraz, jak ktoś go poznaje, to może powiedzieć, że tak. to, jest, to to znaczy, że też się dużo zmieniło? Na pewno, na pewno dużo się zmieniło po tym, jak, po tym jak wzięli rozwód. On w ogóle do tej pory mówi, że kocha moją mamę, mhm. ale wiesz, osoba, alkoholik, osoba, która wlewa w siebie tyle tego alkoholu, też. Wyżera mu to szare komórki, po prostu inaczej, inaczej myśli. Ja widzę na przykład zmiany w jego zachowaniu właśnie pod tym kątem, że, że teraz, a kiedyś, jak to wygląda i jak bardzo go to zniszczyło nie tylko, nie tylko fizycznie, nie tylko jeżeli chodzi o wnętrzności i o zdrowie, ale też psychicznie. Yy, ale dlaczego się zmienił tak? Bo, bo dużo zrozumiał, zrozumiał, że, yy, że jest uzależniony. A on się nigdy nie umiał do tego przyznać. I, I zawsze mówił, że, że nie, że gdzie, że on sobie je tutaj jedno piwko, jedną seteczkę, coś tam. I nigdy nie potrafi się do tego przyznać, że jest uzależniony. Mhm. I, I nikt mu tego nie umiał uświadomić, ale wiadomo, że ja się cieszę, że on w końcu to zrozumiał, że w końcu po, pierwszy raz usłyszałam od niego po tylu latach. To było dwa miesiące temu. Pierwszy raz usłyszałam od niego, tak wiem. Wiem, że jestem uzależniony. Pierwszy raz ja byłam w takim szoku. Naprawdę, ale najgorsze jest to, że nic się z tym nie da zrobić. Nikt mu nie przegada, nikt mu po prostu nie przegada, i mimo, że on to wie, to jest uzależniony, więc on. No. Nie da się już nic z tym zrobić. Już moja mama go kiedyś zapisywała na leczenie. E, takie dla alkoholików, mm. on tam chodził, ale później, on ma w ogóle bardzo ciężki charakter, on ma bardzo ciężki charakter, naprawdę. I jeżeli on postanowi, że nie, ja nigdzie nie będę chodził, to choćbym ja mu tam mówiła, że nie wiem, się go wyrzeknę jako córkę, to on w życiu on po prostu nie zrobi tego i to jest w tym wszystkim najgorsze, że wiesz, ja często mam takie myśli, że już jest w tak złym stanie zdrowotnym, naprawdę, on ma tak małą wydolność serca, że lekarz mu powiedział, że nic innego go nie uratuje jak przeszczep. Mhm. A kto ci teraz zrobi przeszczep? Jak tyle ludzi czeka na przeszczep serca, a jeszcze znaleźć teraz, wiesz, serce, które będzie pasowało do jego organizmu. Mhm. Więc yy, no, to jest naprawdę ciężki temat. I ja często, wiesz, sobie o tym myślę, że nie dosyć, że jest tak już w złym stanie, yy, właśnie zdrowotnie, to. Zdaje sobie sprawę, że jest uzależniony, ale nic z tym nikt nie może zrobić. Genów nie wydłubiesz. Sama mówisz o sobie, że jesteś bardzo uparta. No. Więc też jakby wiesz, jak to wygląda z drugiej strony. A w którym momencie twoi rodzice wzięli rozwód? To było właśnie coś około, jak miałam 12 lat. Czyli mama i... sama dostała od ciebie. Jak się zaczęłaś buntować? Nie, właśnie ja się zaczęłam buntować. To było, jak poszłam do gimnazjum e, i moja mama wtedy wyjechała. Okay. I ona już nim nie mieszkała, po prostu z nami się przyjeżdżała. Odwiedzała, no kurde, nie wiem, jak to nazwać. Odwiedzała nas, no nie, no przyjeżdżała do nas. E, kurde, bo, wiesz, bo dla mnie to tak wyglądało, że nas po prostu odwiedzała co jakiś czas. Ona mówiła, że dalej z nami mieszka, ale. Y, ale po prostu jedzie tam do pracy i na weekendy mm. będzie przyjeżdżała. No i faktycznie na początku tak było, że przy, przez pierwsze wydaje mi się pół roku, że przyjeżdżała co tydzień na weekend. Ale później to się już tak y, zmieniało, nie? Mm. Że później to było co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, co miesiąc, co dwa. I tak to wyglądało. Też się jej trochę nie dziwię, no bo ciężko jest przyjeżdżać autem z Niemiec co tydzień y, tutaj do Polski. Y, więc później jednak, jednak to się trochę zmieniło. No ale taki bunt zaczął się, jak moja mama wyjechała. No. Mm. To mieszkałeś wtedy na pewno z siostrą Martą, to, to wiem, ale też z tatą? Czyli same zostałyście we dwie, okej. Okay. No bo to też mnie zastanawiało, jak to, jak to funkcjonowało, bo ty też tak, o tym później tak. mówiłaś. Wiesz co, mój tata miał ograniczone prawa do mnie po rozwodzie, mm -hmm. więc, więc tak to wyglądało, że po prostu i do mnie, i do mojej siostry. Miał ograniczone prawa. My się od niego wyprowadziliśmy. O nie, 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 to na początku było tak, że my jeszcze z nim mieszkaliśmy i oni byli w separacji. Nie zapomniałam, że moja mama jeszcze miała nadzieję, że on jednak się wyleczy, nie będzie już tyle pił i najpierw była separacja. No i wtedy jeszcze mieszkaliśmy razem z nim, ale to było też taki ciężko, naprawdę. To był też taki ciężki okres, bo wyobraź sobie robienie na złość. Cały czas po alkoholu i nie tylko. E, wiesz, puszczanie głośnej muzyki, na przykład. Gdzie wiesz, ja na przykład miałam do szkoły, on 23 je, głośna muzyka, nie? Więc. No, to był też ciężki okres ta separacja, no bo wiadomo, że y, był zły na moją mamę, że ona jednak się zdecydowała. On w ogóle się nie spodziewał, że moja mama może takie kroki podjąć, bo moja mama nie, była na, nie miała psychy, że tak powiem, na to. I, i, I wiesz, i w końcu podjęła te kroki, on był w szoku, zaczął robić na złość i w końcu po jakimś czasie, kiedy to już było tak niezdrowe. Dla nas wszystkich, ale też nie, w ogóle nie, nie dodałam, że moja siostra, mimo to, że była dla mnie wsparciem i wiele kłótni, które były pod wpływem alkoholu u mojego taty, to mnie broniła. Ale była też ta druga strona, kiedy ona znalazła chłopaka. I do tego chłopaka wyjeżdżała co jakiś czas, bardzo często, i były też sytuacje, w których jej nie było. Mhm. I, i, I tutaj był naprawdę duży problem, bo ja, wiesz, nie wiem, tam 11-12 lat, mała gówniara, e, moja mama też bardzo słaba psychicznie, no i mój tata w tym wszystkim, nie? I my po jednej stronie, on po drugiej stronie, więc było na przykład uciekanie z domu z moją mamą e, do naszej cioci, mhm. więc ogólnie tam było dużo rzeczy, ja naprawdę nigdy o tym nie mówiłam publicznie. Więc y, też ludzie nie wiedzieli, że y, nie wiedzieli, dlaczego to tak wszystko wygląda. Bo ja tylko tak, właśnie y, brałam to, obracam to trochę w żart, nie? że ha, 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 nie chodzę do szkoły, bo coś tam, bo, bo nie skończyłam liceum i jestem z tego, jakby moje, moje wypowiedzi brzmiały tak, jakbym ja była z tego mm -hmm. dumna. Y, a ja to trochę próbowałam obrócić w żart, może niesłusznie, ja nie wiem, mo może to było głupie, może, może faktycznie mi się za to dostało i, i nie powinnam tak mówić. I tak jak Ci powiedziałam, nie, nie uważam, że nie uważam, że to było tylko to, bo to też była mhm. zasługa tego, że, że byłam leniwa, więc to były, tak jak Ci powiedziałam, dwie strony. No tak, ale sama wiesz, jak to wygląda no, w takiej małej miejscowości, no bo tak możemy opowiedzieć o tej miejscowości, no to raczej każdy wszystko wie, wszyscy słyszą i idziesz do szkoły i nawet jeżeli się uśmiechasz najbardziej na świecie, no to ja na przykład przygotowując się do tej rozmowy, to wiedziałem, że za tym uśmiechem bardzo dużo się... Chowanie, no bo... Tak, ale właśnie mówią, że osoby, które się najwięcej śmieją, to najwięcej przeszło. sobie taki cytat słyszałam. Um, nie wiem, czy tak jest, czy nie, ale chciałam się tym podzielić. No, także podsumowując, bo mam wrażenie, że bardzo chaotycznie tutaj yy, to opowiedziałam. Nie, da się to poskładać, okay. nie musisz się martwić. I tak w ogóle w dużym skrócie. Ale tak jak mówię, no nie było łatwo. Właśnie tak jak tak przejdźmy przez to etapami. No najpierw był ten etap, kiedy był taki najgorszy, najgorszy okres e, przed separacją, później była ta separacja, kiedy no też było jeszcze, nie chcę mówić, że jeszcze część, ale też bardzo ciężko. E, no i później e, moment, w którym się wyprowadziliśmy. I, I wtedy już był rozwód, nie separacja, e, wyprowadzka, i poczułam ulgę, dużą ulgę. Bo, bo się wyprowadziliśmy, więc mówię, to po prostu taki kamień z serca mm -hmm. mi spadł. E, no ale potem, tak jak mówię, no moja mama się wyprowadziła, więc taka w sumie osoba mi najbliższa, która zawsze była przy, przy mnie, z którą uciekałam z domu, e, wyjechała, nie? I mimo to, że wiesz, Miała przyjeżdżać co tydzień i faktycznie na początku tak było. Później się to trochę zmieniło, to, to mimo to nie było jej e, w takim okresie, w którym powinna mnie wychować, nie? A też wspominałaś o tych ucieczkach do cioci, to ta ciocia, od, która śpiewała, to, to, inna. Okay. to inna? To inna. To jest ta, która śpiewała, to jest właśnie od strony mojego taty. To kiedy z nią miałam dobry kontakt, ale to było jak byłam bardzo mała. To mm. było jak e, jeszcze święta spędzaliśmy w normalnych e, warunkach, że tak powiem. I, i normalnie w pełnej rodzinie. E, wiesz, z moją mamą, z moją babcią, z moim tatą, właśnie z tą ciocią. Mm. Na no a później... Właśnie. I później jak e, moja mama wzięła z moim tatą rozwód, to wszyscy mieli pretensje do mojej mamy. No, więc to też było słabe. I bardzo współczuję mojej mamie. Więc to jest osoba, która tak wiele przeszła, naprawdę. Ja ją tak podziwiam. Naprawdę bardzo ją podziwiam. Bo najpierw się uże, użerała, no. Najpierw się zmagała ze swoją mamą alkoholiczką, jak była młodsza w dzieciństwie, a, a później użerała z facetem alkoholikiem. Także naprawdę słabo. No i co? Później, właśnie, ten, jeżeli chodzi o ten mój okres buntu, to oj, no wtedy było, było dosyć mocno, ale też tak naprawdę kto miał nade mną kontrolę, nie? na no nikt. Starsza siostra, która no, 18 lat to też nie wiadomo, jak dojrzała nie była, i też nie była moją matką, więc też yy, nikt od niej nie oczekiwał, że ona będzie mnie, mnie wychowywać tak jak matka, czy, czy będzie miała nade mną taką kontrolę. No, i wiesz, ja sobie tam hulałam. Wiesz, zapraszałam znajomych co weekend, zaczęły się pierwsze imprezy, pierwszy alkohol i, i, i różne tego typu rzeczy. Oczywiście nie, nie mówię tu o narkotykach, bo ja do tej pory jestem antynarkotyki, i mówię to wszędzie po prostu. I dla mnie narkotyki są tak krzywdzące i tak niszczące, że nie ma opcji. Mhm. E, no i tak, no i, i, i tak to wyglądało. Cały czas imprezy, co weekend, więc znowu opuszczanie szkoły. To już był okres gimnazjum. Wtedy miałam naprawdę, no, no może nieduże duże problemy, ale no, problemy z, z nauką. E, wtedy to już w ogóle nie chciałam się uczyć. E, miałam na wszystko wywalone. E, I. No nic dziwnego. No jakby też można, bo no, był u mnie Kuba Nowaczkiewicz, u niego sytuacja była bardzo podobna tam było bardzo bardzo w ogóle bardzo podobna szczerze powiedziawszy bo tam tata pił tata był turbo agresywny mama w pewnym momencie wyjechała kuba został tylko i wyłącznie z tatą więc tam w ogóle był saigon potem kuba się błąkał no bo gdzieś tam mieszkał gdzieś nie mieszkał trochę mu pomagała rodzina i wydaje mi się, że wtedy też ten sukces, który osiągasz, smakuje no zdecydowanie lepiej, no bo wiesz, z którego miejsca tak. zaczynasz. No to jeszcze wątek szkoły też jest dla mnie bardzo ciekawy pod tym kątem, że jak to się stało, że buntowałeś się w gimnazjum, a później lądujesz w liceum o profilu mundurowym i języku. No. E, zaraz do tego przejdę, tylko chciałam jeszcze dodać. Y że mój tata znęcał się psychicznie. On nie znęcał się fizycznie, mhm. co jest dużym plusem, ale też słyszałam, że znęcanie się psychicznie jeszcze nawet gorzej wpływa niż, niż fizycznie. Co, co uważam jest w jakimś stopniu prawdą, bo słowa zostają z nami oh, o. No już do końca życia na, mhm. na pewno. E, no, ale. Więc to chciałam dodać. Mhm. Jeżeli chodzi o szkołę. Tak, no, było to gimnazjum. E, tam miałam e, też dwie przyjaciółki, więc cieszę się, że też nie, nie byłam sama, ale też w gimnazjum byłam wyśmiewana, więc to było mm. tak, że. O, kolejny temat, kolejny temat po prostu ciężki. E, o nie. No. Mm, uwierz, że już co najgorsze, to chyba za nami. Chyba tak. Wydaje mi się, że ten temat, temat dzieciństwa jest dla mnie na, najbardziej bolesny. Ale ten równie. Równie tak? jest, może nie aż tak, ale no, byłam wyśmiewana, e, czy to, że jestem na przykład deską, mhm. to, to, to jest pierwsza rzecz, a ja po prostu bardzo późno zaczęłam się rozwijać. E, bardzo późno e, dostałam miesiączkę, mając 15 lat. E, tak, mając 15 lat, gdzie moje właśnie rówieśniczki już już na przykład rok miały, czy tam nawet mhm. dwa lata. Także także właśnie bardzo, bardzo późno u mnie się to wszystko zaczęło. I zawsze właśnie byłam wyzywana od desek, bo wiesz moje rówieśniczki już tam miały miseczkę B, a ja jeszcze nie miałam nic na przykład mhm. powiedzmy. I, I to był mój duży, 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 naprawdę bardzo duży kompleks, ale też wpędzali mnie w niego no, ludzie, którymi się otaczałam właśnie mhm. głównie w szkole. Więc to mi też mega siadło na psychę, a to dlatego, że na przykład. Teraz jak słyszę nawet takie żarty. Które na przykład ktoś mi tak powie, wiedząc, że tak nie jest, powiedzmy, uh -huh. to i tak mnie to boli, bo przypomina mi się po prostu ten, <laughs> przypominają mi się te teksty, które były do mnie rzucane właśnie powiedzmy w gimnazjum, nie? Więc <laughs> to był taki temat. No i wiesz, różne inne. Ja, ja zawsze byłam wyzywana, wiesz. Nie wiem, nawet przez mój nos powiedzmy. Przez takie różne rzeczy, na które ja nawet nie miałam wpływu. I to jest dla mnie w tym wszystkim najgorsze, i to jest to, czego ja chcę. Będę się starać. I, i chcę moją widownię, która jest bardzo młoda, uczyć, żeby nie że Oni jeszcze się po prostu. Wiesz, oni, oni teraz są w trakcie dojrzewania. I, i żeby się nie przyjmowali, bo ja naprawdę widzę dużo wiadomości od moich widzów, że o, wyzywają mnie, bo, bo lubię T-Mix. o, wyzywają mhm. mnie, bo mam takie i takie piersi, o, wyzywają mnie, bo jestem za chuda czy za gruba. To jest tak krzywdzące, to, to, jest, to nie jest krzywda taka krótkoterminowa, to jest, to jest krzywda na, na lata, nawet i do końca życia mogłabym powiedzieć. Więc y, ja ba bardzo tego przestrzegam, bar bardzo ludzi przestrzegam, przed tym I, i bardzo nie lubię, jak ktoś kogoś w taki sposób traktuje, bo wiem, że to po prostu zostawia taką bliznę nie? Na, na, na psychice po prostu. I tym bardziej, że to są rzeczy, na które my kompletnie nie mamy wpływu, nie? bo to, że mamy taki, a nie inny nos powiedzmy, to nie jest w ogóle nasza wina, że tak powiem. To, to jest coś, co, co po prostu dostaliśmy genetycznie. I ja mam na spotacie na przykład. I od strony właśnie mojego taty, który wszyscy po prostu, jakbyś postawił nas obok siebie, to każdy z nas ma identyczny nos, nie? Więc to jest yy, śmieszne. E, także. no... Dzieci są bezlitosne, jeszcze szczególnie w tym wieku dorastania. To, I też nie tym... zdają sobie sprawy, nie? Że, że takie słowa dużo ważą. To, to nie mhm. jest coś, co sobie palniesz i koniec, i ktoś o tym sobie zapomni, tylko a, naprawdę takie słowa dużo ważą, nie. No tak, i jeszcze kiedy, no, skąd masz mieć to poczucie własnej wartości. No nie jesteś w stanie tego wypracować sama sobie, tylko ktoś musi ci pomóc jako dziecku. Nie? No, to zazwyczaj muszą być rodzice, którzy zbudują dookoła ciebie ten pancerz ochronny. I trochę nauczą cię iść przez to życie, a kiedy masz nauczyć się sami, i czworakujesz, no to zdzierasz niestety sobie psychicznie kolana. I przez to, um, bo robią się takie siniaki, które zostają z nami do końca życia. No mówisz bardzo ładne słowa o twojej mamie. Ja oglądałem twoją taką rozmowę z fagatą, to mówiłaś, że był taki moment, że codziennie dzwoniłaś do mamy dalej, tak jest? Wiesz, co my bardzo rozmawiamy często z moją mamą. Głównie to ona do mnie dzwoni, ale ja też się staram. I, I ona zawsze próbowała utrzymywać ze mną ten kontakt. Nawet jak jej nie było fizycznie, to zawsze do mnie dzwoniła kilka razy dziennie, nawet mhm. czasem. Więc. No tego jej nie mogę zarzucić, że w ogóle nie chciała mieć z mną kontaktu, bo to też nie było tak, że ona nie chciała mieć z mną kontaktu. Ona głównie przeprowadziła... Też nie powiedziałam ci, dlaczego się przeprowadziła. Mhm, no właśnie. nie wiem, czy się do... może się domyśleć, może nie. No chodzi o pracę, czyli taki mhm. chyba wydaje mi się tradycyjny, tradycyjny powód. E, było naprawdę... Aha, no bo właśnie, właśnie, właśnie. E, też były dużo kłótni, które pamiętam z dzieciństwa, były na przykład o pieniądze, nie? E, tutaj mój tata stracił pracę, tutaj moja mama musiała harować na dwa etaty na przykład, więc było krucho z pieniędzmi. Ja też słyszałam dużo dużo takich przepuszczeń, dużo takich teorii, mm -hmm. że, że ja byłam bananowym dzieckiem, nie? że ja miałam dużo pieniędzy, że widać to po mnie, że. No nie wiem, dla mnie to jest dziwne, bo też nigdy o tym nie mówiłam, ale no ja, nie miałam, ja nie miałam, jeżeli chodzi o pieniądze, to. Oni, no, było też ciężko. To też był taki temat, który, który był, który się tak ciągnął i, i który powodował wiele kłótni, nie? No. Pamiętam jedną sytuację, jak miałam czekoladę, taką w ogóle nie, nie jakąś milkę, jakąś dobrą firmę, jakąś taką najgorszą, wiesz, firmę z czekoladami. Ja, byłam, ja w ogóle zawsze do tej pory jestem taką osobą, która woli dawać niż dostawać. Ja mnie bardziej cieszy, jak coś komuś daję i widzę uśmiech i reakcję tej osoby, niż jak ktoś mi coś daje, bo mnie jest po prostu niekomfortowo i jakoś no, po prostu wolę. I ja wzięłam tą czekoladę na dwór i. Moja mama mówi, tylko nikomu nie dawaj, bo Czy tam moja tata, mój tata albo moja mama. Tylko nikomu nie dawaj, bo nie będziesz miała dla siebie, bo oni wiedzieli, że ja zawsze wszystko wolę komuś dać, a mm. dla mnie by nic nie zostało. Ja tak miałam zawsze. I oni, że pamiętaj, żeby, więcej, żeby po prostu zostawić też coś dla siebie, żeby, żeby nie dawać mm. wszystkim i nie rozdawać teraz po podwórku. No a ja na klatce po cichu, bo one tam do mnie czekały te dziewczyny na klatce, te moje koleżanki. Mówię, dobra, to zaraz wam dam, tylko to zaraz tam na dworze, bo, bo moja mama usłyszy i, i ona się wkurzy na mnie. No i oni to usłyszeli, nie? Że, że ja im tak mówię, czyli że ich okłamałam po prostu. Ja powiedziałam, nie, nikomu nie dam, zjadłam sobie. I, I wiesz, to bardziej była kwestia tego, że ich po prostu okłamałam. I zawołali, zawo mnie ja w ogóle. To było tak, że od nas się wychodzi na podwórko z piwnicy. I te moje koleżanki już wyszły. A ja tak coś przeczułam, że oni to mogli usłyszeć. I nagle moja mama mnie woła i te koleżanki mówią, bo ja się schowałam w tej piwnicy, oni mówią, bo twoja mama cię twoja mama, mama? a ja już taka, o nie. I poszłam do góry, nie, i moja mama powiedziała, że nieładnie, że, że właśnie oko mam, że mówię, że nie. No to po prostu taka, taka głupia sytuacja. Ale tak jak mówię, no ja zawsze wolałam dawać, żeby nawet dla mnie nie zostało. Ja mam to potacie, bo mój tata tak samo, nie. On, on ee, na przykład szedł do baru, powiedzmy, to on wszystkim piwa postawił. A dla siebie nie miał, nie? Mimo, że nie mieliśmy pieniędzy. Więc, więc to trochę odziedziczyłam po nim. No i do czego piję? Do, czego, do czemu ja to poruszyłam? <grym> Zaczęliśmy od kontaktu z mamą. Yy, tak, yy, tak, tak. Aha. I, I właśnie dlatego. Aha, okej! Okay. To taka historia tutaj szybka. No i my, tak jak mówię, nie mieliśmy pieniędzy, więc mm -hmm. ona głównie wyjechała do Niemiec, żeby więcej zarabiać, żeby móc na więcej sobie pozwolić, żeby móc nam więcej rzeczy kupić. No i wiesz co? Ja mam takie. Jestem taka pomiędzy, nie? Bo z jednej strony, okej, okay, poszła, poszła zarobić pieniądze, żeby nam się żyło lepiej, ale z drugiej strony, czy to było na tyle. Warte, żeby zaprzepaścić to wychowanie mnie, nie? Że, że albo wychowaj mnie normalnie, będąc hmm. ze mną, albo zarób, żeby żyło nam się lepiej. I tutaj ja zawsze gdzieś tam biją mi się w głowie te dwie strony. No z tego, co mówisz, no to ani nie było jednego, ani nie było drugiego. Mm, nie, no później było. Nie? Jak wyjechała Aha. do Niemiec, to, to później coraz lepiej nam się żyło, tak? No bo tych pieniędzy nie było, jak oni tutaj pracowali w Polsce. Okay. Jak ona wyjechała, no to było o wiele lepiej, bo i się przeprowadziliśmy do normalnych warunków. Bo o, jeszcze jedna rzecz: jak my się przeprowadziliśmy od mojego taty z mieszkania, to mieszkaliśmy najpierw w domu z facetem obcym, który wy... to był właściciel tego, tego hmm. domu. To był, po prostu no to był jego. No i my go wynajmowaliśmy. I on wszedł w relację z moją mamą. Nie, tutaj też nie chcę wchodzić w szczegóły. Wszedł w jakąś relację z moją mamą, po prostu. Moja mama już była on no nie, nieważne. Eee... I trochę to potrwało. Tam e... w ogóle była sytuacja jedna, że ja wymiotowałam pewnej nocy, bo źle się czułam. Eee... I ten facet był... Jedyny w domu byłam, ja i ten mm -hmm. facet. No i w ogóle przyszedł w nocy, mnie przy... Ja wiesz, ja potrzebowałam kogoś, kto się mną zaopiekuje. Ja żygałam, ja, ja w ogóle nienawidzę żygać. Nie jak ja mam żygać, to ja wolę szybko zasnąć, albo nie zrobić cokolwiek, żeby tylko nie. Dobra, nie chcę mówić żygać, nie wymiotować. Mm -hmm. e... I on się spytał, czy on y... może. Czy... czy może mnie przytulić, czy jakby może się mną zaopiekować? Ja się na to zgodziłam, bo wiedziałam, że jest to w miarę zaufany facet, bo jest z moją mamą. Mm -hmm. Ale tak naprawdę ja go kompletnie nie znałam. I on przez całą noc ze mną spał w tulony. I wiesz, nic mi nie zrobił, oczywiście, ale mogło się różne rzeczy wydarzyć. i ja do tej pory mam takie kurde, ale ja byłam głupia, nie? No, ale ja byłam mała, ja potrzebowałam opieki, wiesz, i to było teraz na przykład mam takie kurde, to, to, było, to było mocne, nie? Że, że ja się w ogóle na to zgodziłam, że okej, okay, no, no nie, wiem, nie wiem, dziwna sytuacja. Eee, no i później, ja, moja siostra była do mnie starsza, tak jak już wiesz, wyprowadziliśmy się z tego domu dlatego, że on do mojej mamy powiedział coś taki tekst. Nie chcę mówić, nie będę mówić dokładnie, ale coś mhm. w tym stylu, że jak ciebie tak nie będzie długo, bo ona mieszka w mhm. Niemczech, pracowała w Niemczech. Jak ciebie tak nie będzie cały czas, to ja będę inaczej na twoją córkę patrzył. Na tą starszą. Z takim podtekstem do niej, nie? I moja siostra już zesrana. Ona już zaczęła się w ogóle, no bo wiesz, my, my z tym facetem sami zostawialiśmy w domu praktycznie przez cały czas. Więc moja ma od razu Rzucił takim tekstem do, do nas, żebyśmy pakowali wagowali walizki, że wyprowadzamy się, że, że, to, że już jak, takim tekst, jak taki tekst rzucił, to no skąd my wiemy, co będzie później? No nie wiemy. Na przykład zostaną sami. No nie wiemy, co się wydarzy. Po mm -hmm. prostu lepiej dmuchać na zimne. Więc, yy, więc się wyprowadziliśmy z tamtego domu i przeprowadziliśmy się do malutkiego mieszkania. To było mieszkanie, w którym miało jeden duży pokój, jedną kuchnię i jedną łazienkę. Yy, I miało piec. Y tak. Taki, do którego y -hmm. się podkłada węglem. No i też, pewnej nocy, w ogóle tam cały czas się dymiło, bo ten pies był jakiś zepsuty, więc cały czas był dym w ogóle w powietrzu, więc też się tym truliśmy, ale pewnej nocy to było... O... Też, też mocno to wspominam, my śpimy, ja mam taki twardy sen, że mnie nic nie obudzi. Dosłownie, ty mi możesz walić w garnek, a mnie nic nie obudzi. I my śpimy i nagle, wiesz, śpię, 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 śpię i nagle czuję, że ktoś mnie budzi, moja siostra. Ja otwieram oczy, Zadymione mieszkanie, tak, że nic nie było widać. Kompletnie. Po prostu siwy dym. Całe mieszkanie w, dym, w dymie. I się okazało, że po prostu ten piec jest na tyle zepsuty, że no po prostu no nie, da się, nie da się tam mieszkać. Wiesz, no byśmy się zaczadzili, czy nie wiadomo co, gdyby moja siostra nie miała takiego snu, że się po prostu obudziła. No i od tamtej pory, wiesz, zaczęliśmy kminić, żeby się przeprowadzić, ale już było ciężej, no bo już nie mieliśmy gdzie, bo to mieszkanie małe to było od mojego wujka, które on jakiś czas, dwa miesiące wcześniej kupił eee, i my się tam właśnie wprowadziliśmy, ale mówimy, dobra, no nie, no trzeba coś z tym zrobić, nie, moja mama mówi, no, no nie, no jak takie coś się wydarzyło, to, to nie ma opcji. I zaczęliśmy kminić nad przeprowadzką do innego miejsca. No i to była nasza ostatnia przeprowadzka. Przeprowadziliśmy się do, do mieszkania już normalnego, normalne warunki. Moja mama też już więcej właśnie zarabiała, mhm. już trochę sobie nagromadziła tych pieniędzy przez ten czas, co tam pracowała. E, więc, e, więc przeprowadziliśmy się już do, do normalnych warunków. Tam teraz mieszka w ogóle do tej pory moja siostra. Ona już ma dziecko w ogóle e, narzeczonego. E, no i tam mieszkaliśmy. No ja tam miałam w końcu swój pokój wymarzony. Strasznie się cieszyłam, bo ja zawsze mieszkałam z moją siostrą w pokoju, a teraz już byłam na Ton więc potrzebowałam swojego pokoju, w końcu go miałam, z czego się naprawdę bardzo cieszyłam. Ja doceniałam wtedy małe rzeczy i to jest coś, czego ja teraz trochę i wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi mm, nie ma, że, że, że nie doceniamy malutkich rzeczy. Ja wtedy się czułam naprawdę z takich najmniejszych. Ja miałam łóżko z takim stelarzem i ta, z takim księżniczkowym mhm. i to mi tyle radości. Ja miałam wtedy, nie wiem, z 14 lat, nie, może, może przeżyłam 14, nie, raz, no, 15. Wydaje mi się, że jest się. Mi to tyle radości sprawiło, takie łóżko ze stelażem, w ogóle takie naj, najdrobniejsze rzeczy. I właśnie ja teraz w ogóle na tym etapie swojego życia jestem, e, staram się, czasem mam takie dni, nie, Że sobie siedzę i mówię, ty tyle w dupie masz dziewczyno, ty masz za dużo w dupie, ty nie potrafisz docenić takich nawet, ty, że nie potrafię docenić tego co mam. I wtedy mam takie nie. Zaczynam to doceniać. I, I wiesz, i staram się naprawdę, Aha. uwierz mi, że ja się staram myśleć o tym, co mam, że ja na tym etapie swojego życia wiesz, mam zajebistego chłopaka, który mnie wspiera w każdej możliwej kwestii. Mam, mam pieniądze, mam yy, tak naprawdę wiesz, ubrania, wszystko, czego ja potrzebuję. Mam jedzenie przede wszystkim, mam, pi mam co pić, jakby mam wszystko, co normalny człowiek potrzebuje. I ja staram się naprawdę codziennie to doceniać i sobie o tym przypominać. Wiadomo, że nie, nie myślę codziennie i mówię, fajnie, masz to, bo. Jakby no, tak, tak nie jest, wiadomo. Ale naprawdę uwierz mi, że, że bardzo często staram się po prostu w ciągu dnia to doceniać. Też właśnie mój chłopak mi się stara o tym przypominać, że, że doceniaj, kurde, co to to masz, ja też mam czasem takie kurde, weź mm. się ogarni, nie. Eee, no, Zobacz, tym to bardziej... było całkiem niedawno. Tak ogólnie te historie, o którym ty opowiadasz, zakładając, że ty masz 20 lat dopiero. No i jeżeli mówisz, że to było 5 lat temu, no to jest bardzo krótki odstęp czasu. Nie? Że to te, widać, że te emocje i to wszystko, o czym ty mówisz, jest bardzo w tobie żywe, no bo to działo się naprawdę niedaleko. Ten przeskok z jednego miejsca w drugie, to tak jakbyś przeskoczyła przez przepaść. Mm, no, trochę tak. I wiesz, i, i zaczęło się od tego w ogóle, jeżeli chodzi o moją przygodę internetową, bo tak naprawdę, wiesz, ee, ja się cieszę, wracając do tego, że wiesz, że teraz mam to wszystko, czego chciałam. I ja po prostu uważam, że. Może, może ludzie nie polubią tego, co powiem, ale że ja po prostu w jakimś stopniu zasługuję na to, co teraz mam. Bo ja sobie po pierwsze sama na to zapracowałam. Ja, wszystko co to, co teraz mam, ja sobie, wiesz, nagrywałam, wiesz, starałam się. Jakby to, co teraz mam, ja sobie na to zapracowałam, i tak naprawdę to, kiedyś tego nie miałam, w porównaniu mhm. do, do tego, ile teraz mam, a ile miałam kiedyś. To jest naprawdę bardzo duża przepaść i, i cieszę się, że, że jest teraz taka nie inaczej, ale tak jak mówię, no, bardzo, duży, bardzo dużo rzeczy zrobiłam właśnie przechodząc z tego pierwszego etapu do tego etapu, którego, na którym jestem teraz. I ale co, przypomnij mi jeszcze, co co ty mówisz o No rozmawialiśmy o tym o tym przeskoku okay. z jednego do drugiego. Tak. I i zaczęło się w ogóle od tego, jeżeli chodzi o moją taką przygodę internetową właśnie. Chodzi mi o to, że moja mama zaczęła więcej zarabiać, więc ona mogła mi kupić telefon. Mogła pozwolić sobie, żeby właśnie kupić mi jakiś tam lepszy telefon, który będzie już tam w miarę dobrze nagrywał. A ja w ogóle zawsze miałam taką zajawę. Wiesz, ja zawsze byłam taką osobą, której zawsze było wszędzie pełno. Mm -hmm. Ja jak byłam na imprezie, to każdy mnie dookoła słyszał i widział, nie? Że ja zawsze tam, kurde, yy, zawsze po prostu wszędzie mi było pełno. I tak było od zawsze, od, 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 odkąd ja pamiętam. I yy, yy, właśnie ja, ja wiedziałam, że, że ja jest, że ja. Mam jakieś zadanie na tym świecie, że ja dostałam od Boga jakieś zadanie i, i właśnie dostałam swój pierwszy telefon, zaczęłam sobie nagrywać, e, z, wiesz, zaczęłam e, jakiś tam makijaż, zajęłam się makijażem, e, poświęcałam bardzo dużo swojego czasu właśnie na to, żeby rozwinąć, na, na początku musicli było, mhm. więc rozwinąć te Musical.ly, później Instagrama, robiłam jakieś zdjęcia i tak dalej. I później zaczęłam sobie, dostałam pierwszą współpracę. To była współpraca dokładnie pamiętam, jak to była współpraca z gumami, tym nie mam, tylko małam. Mhm. Eee, I za tą współpracę zarobiłam swoje pierwsze pieniądze, to było 400 zł. Eee, z czego ja byłam tak zadowolona po prostu? Dla mnie 400 zł, gdzie ja kiedy? Wiesz, na tamten na tamtym moment miałam takie. Kurde, dziewczyno, ty rok temu, jak dostałeś złotówkę, to się cieszyłaś. Ja, wiesz, ja za złotówkę mogłam kupić tak. O, rzadkie w proszku za 30 groszy. Gumę, yy, gumę kulkę za 10 groszy. Lizaka z gumą za 50 groszy. Ja miałam za, kurde, za złotówkę, to ja miałam cały, yy, cały zestaw yy, swój ulubiony, nie? A teraz... Dostajesz 400 zł za współpracę, za zdjęcie, bo to było zdjęcie mhm. na Instagramie i chyba Insta Stories. Za zdjęcie na Instagramie dostajesz, i mówisz, kurde, fajnie. Czyli ta praca, którą ty włożyłaś do tej pory się opłaciła, no bo tak naprawdę mhm. ja nie dostałbym tej współpracy, gdybym nie poświęciła tych y, kilku miesięcy na to, że codziennie wstawałam, wiesz? Ja mówię, że to jest ciężka praca, oczywiście tutaj y, nie chcę mówić, ale wiesz, no. Po prostu wkładałam w to czas swój. Wiesz, że tu się malowałam, tu robiłam zdjęcia, tu się starałam i mówię, ej, w końcu to przyniosło jakieś korzyści. Się nie spodziewałam, że aż takie dostanę 400 zł za zdjęcie. No i to była moja pierwsza taka współpraca. Z której się bardzo cieszyłam. No i później się zaczęło tak powoli rozwijać. Powoli się zaczęło rozwijać. E, coraz więcej było tych współprac, potem było Lego. Pamiętam, ja miałam naprawdę w ogóle bardzo fajne te współprace mm -hmm. z takimi fajnymi markami. E, ale ja też byłam wtedy Family Friendly, no wiadomo, no nic nie mogłam odwalić. Teraz moja karta jest tak zapełniona, taka brudna. Ja, ja to tak nazywam, że mam po prostu tak brudną kartę w internecie, że, że ciężko jest mi gdzieś tam się y, ukierunkować, ciężko jest mi się trochę oczyścić, A nie masz ale wrażenia, też... że to jest twój kierunek właśnie? Że ja uważam, że to co wszystko, o czym dzisiaj powiedziałaś, to pokazuje, że ty taka jesteś. Że to... I to nic złego. To jest, tak, tak, tak. To jest komplement. Tak, ja, ja tak. Też, ja też tak myślę, wiesz. Dużo osób mi też tak mówi, że to, że ja taka jestem, tutaj palę głupoty, tak jak ostatnio na mu Federation, pewnie mhm. wiesz, yy, jaką działam. głupotę walnęłam, tak. To, że wiesz, tutaj ja coś zrobię śmiesznego, tutaj coś właśnie walnę, jakąś głupotę, tutaj, nie wiem, coś mi się odklei, to że to jestem ja. I wiesz, niektórym się to spodoba jakiejś tam części, a niektórym się to nie spodoba, a niektórym się to nie spodoba. Mm -hmm. I właśnie wydaje mi się, że to jest tak w przypadku każdego człowieka, nie, że nawet jak nie jesteś influencerem, niektórym, niektórym osobom twoje zachowanie się podobają, a niektórym nie po prostu. Czyli ktoś cię po prostu nie lubi, a ktoś cię lubi. I, i ja się trochę muszę do tego przyzwyczaić, i ja się trochę do tego przyzwyczajam, mm -hmm. wiesz, ja się trochę tego uczę, i trochę mnie te udział w fejmie ma trochę mnie tak jakby otrząsnął, mhm. jakby pokazał mi, że ej, ty nie możesz cały czas y, starać się, żeby każdy cię lubił. Bo ja taka jestem, wiesz, ja taka byłam zawsze, że ja chciałam, żeby każdy mnie lubił. No, A tak się braki, nie da. To braki z dzieciństwa. No, no, no tego. Też, też mi się tak wydaje, wiesz, w ogóle dużo, y, dużo sytuacji, które mój chłopak zauważa, e, takich codziennych. On też na przykład, y, jest jakaś sytuacja, on mówi, o, tutaj widzę, że, że chyba coś, właśnie jakieś braki z dzieciństwa, nie? I często mamy takie rozmowy, że on widzi, Widzi to, jakie mam braki, jak, jak, czego nie dostałam? Co teraz? Na przy... O, na przykład, jestem bardzo atencyjna, jeżeli chodzi o mojego, um, 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 chodzi o mojego faceta mm -hmm. głównie, że ja chcę go jak najwięcej dla siebie. Ja potrzebuję strasznie dużo miłości od niego. Ogrom, ogrom po prostu to jest aż, aż dziwne. I on, on sobie zdał sprawę ostatnio, że on, on, właśnie rozmawialiśmy, mm -hmm. i on mówi do mnie, że to właśnie jest yy, skutek tego. Co się działo w dzieciństwie? że ja teraz potrzebuję tyle miłości, nie? Że mam teraz taką osobę mi najbliższą, tak jak wtedy tą najbliższą osobą była moja mama, mhm. to teraz on jest taką moją najbliższą osobą, nie, która jest ze mną, bo oczywiście ja rozmawiam codziennie z moją mamą, ale ja się z nią nie widzę po prostu na co dzień, nie? a on jest ze mną na co dzień i dlatego potrzebuje tyle miłości po prostu. No, e, ale wracając, no, że muszę się. że Wracając do tamtego tematu, mhm. że. Muszę się nauczyć tego, bo ja zawsze tak miałam, że ja chciałam, żeby wszyscy mnie lubili, ja zawsze w moim towarzystwie starałam się, jak ktoś mnie nie lubił, to ja od razu chciałam to wyjaśnić. wiesz co ja nie mm -hmm. chciałam tak, po prostu chciałam, żeby każdy mnie lubił i mam tak samo teraz i wiem, że to jest w ogóle nierealne, nie ma takiego influencera, zauważ, nie ma takiego influencera, który jest lubiany przez dosłownie każdego człowieka, który, który go ogląda, no nie ma, nawet tak Aleksii, która jest... Nie wówie... ma takiego człowieka na świecie, Nie nawet ma nawet jak, jak papieża sobie wzięła, to nawet... Tak, tak. I ja muszę po prostu zdać sobie z tego sprawę. Ja, ja zdaję sobie mhm. już z tego sprawę. Powoli, powoli zaczynam się tego uczyć i przestaję wmawiać ludziom lubcie mnie, lubcie mnie, nie? Bo, bo to jest bez sensu. Po co? Ale po druga, tutaj jest w ogóle druga strona. Po co mi to? Po co mi to? Po co mi... Jakby... Czemu mam je każdy lubić? Też zadaję sobie często takie pytanie. Ja w ogóle dużo myślę, wbrew, wbrew pozorom. E, <grywa> e, ja codziennie, ja w ogóle aż za dużo myśl, myślę. I moja menedżerka mówi, że ja za dużo myślę, mhm. że dosłownie ja y, jest jakaś w ogóle błaha rzecz do podjęcia jakaś decyzja, wiesz, taka, że nie wpłynie to jakoś bardzo na moje życie, a ja myślę nad nią, myślę, myślę. To jest bez sensu, nie? I, i ona mi mówi, że po co ty tyle myślisz? I, i mam tak samo w każdym innym przypadku. Więc, więc tak, i często sobie zadaję mhm. to pytanie, wracając, że, że po co ty chcesz, żeby każdy cię lubił? Po co? Bez sensu, jak ty nie znasz jakiejś Anki z Piotrkowa, nie znasz jakiegoś Janka, który ci pisze, wiesz, zły komentarz, nie znasz tych ludzi, więc po co? Po co ty chcesz, żeby oni ci tak bardzo lubili? I właśnie, e, wiesz, łatwo mi teraz to mówić, a później jest troszeczkę mhm. inaczej. I ja ty, tak czy siak wezmę ten telefon i nagram Insta Stories i zacznę się tłumaczyć, co też jest bez sensu, ale ja po prostu taka jestem. I na razie taka, w sensie. Star Uczę się tego, cały czas się tego uczę, żeby, żeby po prostu dać sobie z tym spokój, żeby nie w ogóle, nie zadręczać się tymi myślami. Bo po co, wiesz, ja, ja w ciągu dnia y, mam taką myśl, że okej, okay, no, nie, bo jakaś tam część ludzi mi nie lubi, bo powiedziałam o dwóch metrach na przykład, nie? I, i to mnie tak trochę dręczy. To my, może już nie tak mocno na tym etapie, ale i, i w tym momencie mojego życia, ale jeszcze jakiś czas temu trochę mnie to dręczyło, nie? Tylko zobacz, jaką, no, nadal ty jesteś w świecie... Mediów i tak dalej. Jesteś gówniarą. Masz 20 lat. Ty możesz jeszcze powinieneś robić takie głupoty, o jakich nawet nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. To, to jest też druga sprawa, bo nie da się być krystalicznym i żeby każda Twoja wypowiedź była tak wyważona, spokojna, odcięta od emocji. Wydaje mi się, że my, ludzie zawsze oczekiwaliśmy prawdy od tych wszystkich mhm. artystów, celebrytów, dziennikarzy i to, że ty jesteś prawdziwa, no bo ta rozmowa to dość jasno pokazuje, no to jest chyba Twój największy sukces, bo nie każdy byłby, nie, nie każdy miałby tyle odwagi na taką prawdę, bo właśnie każdy próbuje być krystaliczny I zresztą Ciebie raz tak Wardenga zah zahaczył na kajdżu, że powiedział Ci, że tutaj się zachowałeś tak, a mm -hmm. zaraz tutaj, mm -hmm. bo, bo, bo po prostu, jakby Ci się odpalił kalkulator, co może Ci się bardziej opłacać, a co nie. I wydaje mi się, że to tak. Też... bo wiesz, ja się trochę w ogóle pogubiłam w tym okresie Fame mama, i ja starałam. Ja teraz mogę mm. wiesz, szczerze powiedzieć, ja się starałam zachowywać. Może nie, wiesz, ciężko jest się zachowywać, jakby ktoś mnie. Za... jakbym się zaprogramowała i powiedziała, teraz muszę się zachowywać. No nie, no chodzi mi, że głównie starałam się zrobić, jakby zachowywać się tak, żeby ludzie mnie polubili, po prostu. Mm -hmm. Czyli nie spodobało im się to. Że powiedziałam, e, że. Nie chcę teraz przeklinać, ale że powiedziałam to, co powiedziałam po nie do fagaty. Mm -hmm. e... Ale to też, aha, ale to też inna kwestia, bo ja później na tej pierwszej konferencji byłam chora, ja to mówię po prostu, że okej, okay, może ta jedna strona, może ta te kilka procent było takich, może ta po, połowy procent była taka, że, e, że okej, okay, może trochę stonowałam i zauważyłam, że ludziom się to nie podoba, ale druga strona tego wszystkiego była taka, że ja po prostu byłam chora, wiesz, ja miałam zatkany nos, byłam zmęczona, byłam osłabiona, więc, więc to też jest ta kwestia, no ale mniejsza z tym. E, faktycznie było tak, że ja... Ja w ogóle nie, nie przyjmowałam tego do świadomości, nie? Mhm. Ja, ja mówiłam, że nie, tak nie jest. Ale ja dopiero po, po jakimś czasie zrozumiałam, że faktycznie tak było, że ja po prostu chciałam, żeby ludzie mnie lubili i ja chciałam im pokazać, że, że nie, nie wiem nawet co ja chciałam im pokazać. Ja, ja po prostu, ja, ja próbowałam się wpasować, ale po co? Wiesz, ja później miałam takie, po, po co to w ogóle? Po co ty głupia próbowała się wpasować, nie? I, i dopiero, dopiero na tym Move Federation, w ogóle Move Federation, to jest taka kwestia, że, y, że ja. To jest organizacja, orga, organizacja organizowana, ma słowa uh -huh. przez naszą agencję, w której ja jestem. I ja y, się czułam tam do, bardzo swobodnie. Wiesz, ja, ja tam weszłam, znałam całą produkcję, znam tak, więc ja tam weszłam na chillu i, i czułam się bardzo swobodnie. I ja wchodząc tam. E, już na, e, tam na to siedzenie, mhm. wiesz, gdzie tam, e, już na tą konferencję. Na scenę. Tak, na tą scenę. Ja się czułam mega luźno. Jeszcze na, e, na publiczności tak. Z jednej strony Team X2, których znam już, wiesz, dwa lata i się czuję przy nich swobodnie. Z jednej strony Natsu World, których też znam i też się czuję przy nich swobodnie. Więc, a, no i obok mnie Wojtek, którego też bardzo dobrze znam i, i go bardzo lubię, nie? Więc czułam się totalnie swobodnie. I się czułam jakbym miała taką głupawkę przy moim chłopaku. Ja tak czułam się rozmawiając na tej konferencji. Jakbym miała taką głupawkę przy swoim chłopaku. Ale lo, wiesz, logiczne jest to, że ja się tak nie zachowuję całe swoje życie. Wiesz, ja, ja nie jestem cały czas taka, jaka byłam na tej konferencji. Tak samo nie jestem cały czas taka, jak byłam na Fame. Jakby my jesteśmy y, różnymi y, ludźmi, wyrażamy różne różnie emocje i, i, i tak to wygląda, nie? Więc no nie wiem. Nie chcę też się tłumaczyć, bo tak jak mówię, tam byłam totalnie taka... I naturalna, i taka mm -hmm. właśnie trochę głupawki dostałam. Nie wiem, chciało mi się śmiać. Też właśnie to, co powiedziałam, że tu mówisz, że gra w piłkę Nowaczkiewicz też tam e, gra w piłkę. Też w widziałam, że tam e, wiele osób, czy tam właśnie pietras, mm -hmm. a my z nami wychodzimy, nie? I w piłkę nie graliśmy. Więc jakby o to mi chodzi że mi się chciało śmiać. Jak tak miał fajny humor, nie? i, i to właśnie. E... Ale dlatego nie powinno się z tego tłumaczyć. Bo tak, to właśnie no. to, to powinna być pointę tego, że miałaś fajny humor i tak. ma do tego pełne prawo. To też nie jest tak, że ty robisz kontent polityczny i ty musisz być kompletnie wyważona i to musi być wszystko się zgadzać, wszystko musi być zgodne z tym, tak, jak też, jest napisana konstytucja. Tak, ja też tak uważam i też jedna osoba, e, w ogóle przypadkowa osoba mi to trochę uświadomiła, coś dziwne. Wiesz, osoba, która po prostu napisała komentarz e, pod właśnie konferencją Move Federation, że. Mm, nie, wiem co, nie wiem, jak to dokładnie brzmiało, ale coś w stylu, że. E, czy, czy on, że. Czekaj. Mm, Rzecz, właśnie, czy ja jestem osobą, która ma się nie wiadomo, jak, elo że. Ja nie jestem osobą, która ma się jak nie wiadomo, jak elokwentnie wypowiadać, że to jest rozrywka, to jest show. I my tu nie przyszliśmy, wiesz, rozmawiać na jakiejś, nie wiem, konferencji prezydentów. Ja to mm -hmm. tego tak, ja to tak ostatnio jak z tym rozmawiałam, powiedziałam. Eee, tylko ja tam przyszłam rozmawiać na luzie, wiesz z osobami, które znam, w ogóle do, do, do federacji, która jest w ogóle też jakaś. Kurde, piłka, no, za no, to grać, nie wiem, po prostu no, eee, nie uważam, żebym, żebym była osobą, która która ma się nie wiadomo jak elokwentnie wypowiadać i, i jak tak nie robię, to mam być jechana, mm -hmm. nie? No nie, kompletnie, kompletnie nie. Quabo zarapował kiedyś fajnie, że tak już parafrazując, bo nie znam dokładnego wersu, że myślicie, że znacie moje całe życie, a znacie tylko jego 5 minut z każdego dnia. Ej, ostatnio gdzieś usłyszałam ten fragment, ostatnio gdzieś usłyszałam ten fragment, no. No to jest prawda, to jest prawda mm -hmm. ja uważam, że i tak może powiedzieć każdy influencer tak naprawdę i każdy, każdy celebryta i każda osoba, która się udziela w internecie tak naprawdę. No bo yy, my to, to, co influencer przedstawia do internetu, to jest, to jest tak mała cząstka tego, jak on w rzeczywistości czy się zachowuje, czy, czy w ogóle yy, po prostu mhm. jak on w ogóle, wiesz, no wiem się ja. zachowuje po prostu. No. Ja to dobrze dobrze wiem. A ty chodziłaś na terapię? Chciałaś kiedyś przepracować te wszystkie rzeczy? Byłam raz yy, u psychologa, ale zraziłam się, bo kompletnie nie, nie, czułam, nie czułam z nim wajbu, że tak powiem. No nie wiem, jakoś nie, nie potrafiłam się z nim dogadać, nie czułam tego. Więc, więc się troszeczkę zraziłam, ale wiem z rozmów z innymi osobami, które uczęszczają właśnie do psychologa, że trzeba znaleźć takiego psychologa, który faktycznie będzie ci w 100% odpowiadał, który złapie z tobą takie, takie flow, żeby właśnie ci pomóc. No, po prostu mhm. y takie flow, no. Y więc. Kurde, przekonuję się. Ja wiem, że mi jest to potrzebne, szczerze. U uwierz mi, no. że ja uważam, że jest mi to potrzebne i że powinnam, y powinnam przeprowadzić taką rozmowę z psychologiem i, i uczęszczać. Ale trochę się boję, bo widzisz, ja, rozmawiając o swoich uczuciach i o swoich emocjach, ja od razu płaczę, a ja nie lubię. Ja po prostu ja nie i ja nie wiem, ja. Tak jak ci mówiłam, ja jak sobie płaczę, to sama po cichu i wiem, że to się wiąże z tym po prostu rozmową z takim psychologiem, że ja tam będę ryczeć i jakoś się tego boję, po prostu. Nie wiem. Ja zobacz, no dużo. Chodzi o to, że każdy koniec końców pęka, nie? I lepiej jest zrobić taki kontrolowany wybuch sam, niż żeby to dopadło ciebie kiedyś w domu, że właśnie tak jak mówisz o swoim chłopaku, który ci mówi, że. Jest to i to ze względu na to, że tego i tego nie było, to to jednak dużo lepiej jest mieć tą e, samą świadomość tego wszystkiego. No bo albo ona wypracowuje się latami, w którymś po prostu w momencie życia rozumiesz, że okej, okay, ja miałam tak i to wywodzi się z tego i z tego. I najważniejsze, żeby po prostu już nigdy w życiu tak nie mieć. Nie? No bo nawet możesz, masz bliski przykład mamy, nie? która miała tak w domu, i później jakby miała tak znowu w domu. Mhm. Więc e, a no są ja w rzeczy. ogóle no, uważam, że ma, moja mama to totalnie powinna iść do psychologa i to, nieraz jej to mówimy z moją siostrą, bo tyle ona przeszła już naprawdę to no powinna się udać, ale ja wiem, że ja też, mhm. więc to jest tak, że ja jej mogę mówić, ale wiesz, a ja nie pójdę, nie? Więc kurde. No. Dużo zmian zaszło w tobie, jak tak patrzysz na siebie? Ech. Wydaje mi, no tak. Tak, ja, ja widzę po sobie, że, że bardzo szybko dużo zmienia się w mojej głowie cały czas, że po prostu z doświadczeniem za doświadczeniem, doświadczenie za doświadczeniem, coraz bardziej mi się wszystko po prostu zaczyna układać. Yy, uczę się po prostu na tych wszystkich doświadczeniach. Tak samo po Man Ja naprawdę bardzo dużo wniosków wyciągnęłam mm -hmm. z tej całej przygody. No bo to tak naprawdę mm -hmm. wiesz, ludzie widzieli konferencję, ludzie widzieli drugą konferencję, na szerszą skalę, oczywiście. A to było dla mnie dwa miesiące. Naprawdę bardzo ciężkie dwa miesiące. To, to było. Wiesz, ja nigdy, po pierwsze, fizycznie, no bo ja nigdy nie miałam do czynienia ze sportem, tak naprawdę. To było takie bardzo intensywne dwa miesiące. Ja wiesz, chodziłam codziennie na te treningi i e, jeszcze walczyłam wtedy z anemią, bo miałam anemię, więc musiałam jeszcze tam zdrowotnie się wyleczyć. E, plus psychicznie, to głównie, głównie psychicznie. Także, no, bardzo dużo wniosków wyciągnęłam z, z tej całej przygody, z tej długiej przygody. Mm. No. Dlatego teraz tak bardzo ciężko mi jest tam wrócić z powrotem, nie? Bo no bo się... nie no powiedziałeś, że już nie zawalczysz. Wiem, wiem, wiem. Ale mi się wszystko kurde szybko zmienia, jeżeli chodzi o takie kwestie. I dalej mam takie, że no nie za bardzo, ale już trochę w tym kierunku, że może. A to wiesz co, napisałem cię do naszego wspólnego znajomego, i zapytałem się, czy miałoby do ciebie pytanie. I bo mnie zaciekawiło, jak to, jak, jak ty jesteś postrzegana wśród ludnych ludzi. W ogóle ogólnie same pozytywy, szczerze powiedziawszy, ale zadał mi jedno, jedno bardzo fajne pytanie: że jak się czujesz z tym, że pomogłaś maszy? On napisał to, że w zniszczeniu fagaty, a mm -hmm. ja tak tego bym nie, nie odbierał, I, i czy postąpiłabyś tak drugi raz, jak już gadamy o Fame MMA? Ja ci opowiem w skrócie całą tą historię. Uh -huh. Masza do mnie napisała. Ja z Maszą no nie prawie w ogóle nie miałam wcześniej kontaktu. Nawet jak nasza kolegowała z fagatą, my się widziałyśmy może z dwa razy na imprezach. To było tak, że my jakoś nigdy nie mieliśmy ze sobą vibe'u i dalej nie mamy, to nie jest tak, że my się uh -huh. teraz przyjaźnimy. E, po prostu ja ja też jestem zamknięta na swoje grono bardzo, bo ja też się po pierwsze e, trochę zrobiłam aspołeczna. Ja kiedyś, w ogóle totalne przeciwieństwo mnie kiedyś, bo ja kiedyś byłam strasznie e, towarzyska, a teraz to się, to się naprawdę bardzo zmieniło, ale to jest też przez to, że boję się trochę e, no opinii, po prostu nie wiem, jak się boję ludzi, to, to nie wiem, to jest bardzo dziwne, e, więc bardzo się zamknęłam w ostatnim czasie na swoje takie najbliższe grono, na swo, swoich najbliższych. E, więc nie, nie przyjmuje nowych osób, więc to nie jest tak, że my po tym filmie z Maszą się teraz przyjaźnimy mm -hmm. i jest w ogóle super. E, to wyglądało tak, że Masza do mnie napisała. Czy chce z nią nagrać? Nie, ona najpierw odpowiedziała na jakąś relację. Tylko już nie pamiętam, jaka to była relacja. E, czekaj. Mm. No, nie przypomnę sobie teraz. Ale no to była jakaś relacja e, odpowiedziała mi na nią, ja jej coś tam odpisałam. Ona mi napisała, że. E, o, myślałam, że mi nie lubisz, coś takiego, coś w tym stylu. Ale ja napisałam, że czemu, że, że ja dla niej miałam zawsze totalnie neutralny stosunek. Ja ani nie, że lubiłam, ani o mnie, że nie, lubiałam. Mm -hmm. nie lubiłam, po prostu. Miałam do niej neutralny stosunek. E, no i ona do mnie, czy, czy nagrał z nią mukbanga, dała mi mm -hmm. propozycję, czy, czy chcesz ją nagrać mukbanga, widziałam, że ona tam nagrywa te mukbangi, że to jest jej taka seria, więc y, mówię, dobra, czemu nie. E, I wiadomo, że z tyłu głowy było takie, okej, okay, walczę teraz z fagatą, one się nie lubią, ale to nie był mój główny cel. Wiesz, ja, ja sama nie napisałam do maszy dawaj, nagramy yy, mukbanga, zrobimy fagacie na złość i niech ma, wiesz. Nie, to tak kompletnie nie wyglądało i też nie miałam tego na celu, bo tak jak ci mówię, ja jestem, uwierz mi, że ja w tym momencie jestem tak neutralna do wszystkiego. Ja ostatnio się spotkałam ze znajomymi, ze znajomymi fagaty, ja nic złego o fagacie nie powiedziałam. Mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nic złego o Fagacie nie powiedziałam, mimo mm. to, że nie mamy jakichś dobrych stosunków. Ja nie mam ochoty już się mieszać w żadne dramy. Ja, ja w ogóle się odciąłam grubą kreską od tematu Fagaty i od, od tej całej otoczki e, po zakończonej walce. Mm. Wiesz, wiadomo, że podczas, podczas tej walki musiały być jakieś tam. Dymy, powiedzmy, po prostu. Je... No Coś się musiało dziać, więc się działo. Ale ja powiedziałam: po skończonej walce kończy się walka, i ja odcinam ten temat ogromną, grubą kreską. I to jest dla mnie koniec. I ja od tamtej pory nie wypowiadam się do ofagacie, wiesz, prywatnie, oni, ja po prostu, ja nie ch ja chcę, ja jestem do wszystkich neutralna, ja nie chcę się mieszać w żadne dramy, popatrz, ja komuś powiem, ktoś to usłyszy, ona zaraz to usłyszy, powie coś gdzieś, nie wiem, ja nie chcę, nie chcę, mhm. mi jest to niepotrzebne, więc ja, ja już się w ogóle w takie coś nie mieszam, ja wolę żyć sobie spokojnie i koniec. Ehm, więc to wyglądało tak, że po prostu masz do niej napisała, ja się zgodziłam, e, nagrałyśmy sobie tego mukbanga. No i ona mi powiedziała, że, że wiesz, że, tylko nie wiem czy to było w trakcie Mugbanga, ja teraz nie chcę, dokład... nie, chcę, nie chcę powiedzieć tutaj nieprawdy, ale ona, a nie, my rozmawialiśmy, ona mi zadzwoniła i, i właśnie coś, coś mówiła w tym stylu, że no, że ona ma takie rzeczy, że coś tam, coś tam. No i w końcu ten film wyszedł, ale wiesz, ja ani nie, nie, nie byłam przy nagrywkach do tego mm. filmu, ja w ogóle się nie mieszałam, jeżeli chodzi o ten film. To była tak naprawdę ich sprawa. Ja jedyne co zrobiłam, to Masza mi powiedziała o której godzinie to wstawia, ja to wypromowałam na konferencji. I to, było, to była moja jedyna ingerencja w, to, w tą całą ich dramę, nie? Mm. Więc... Więc tak to wyglądało. No tak ale byłeś jesteś taka przypisana jako taki ojciec chrzestny tego. Trochę tak. Ale w ogóle, co jest mocne, że ja rozpętałam taką kurde... Ja! Rozpętałam taką burzę, że patrz, najpierw była drama Maszy Fagaty, ten, ten film, mhm. później przez to była drama Martirenti Michałgała, nie, i to się mhm. tak wszystko potoczyło później, no, więc ogólnie mocne. właśnie ten, który te klocki z Tak, Zobina, e, pop... tak popchnął, nie? No, tak. To z tym się zgodzę, ale to trochę... Nie, no nieświadomie, nie, po prostu, no wypróbowałam film... O, o której godzinie będzie? I od tego się wszystko tak naprawdę tak. zaczęło. Ale akurat y, rozmawiałem dzisiaj z tym samym znajomym o tej sytuacji i mu powiedziałem, że Fagata zrobiła coś takiego, że w ogóle nie wypromowała maszy. Przez to, że ją cały czas omijała, cały czas trzymała na dystans, w ogóle nie dawała, nie dawała możliwości się zbliżyć to jej naprawdę nie wypromowała przez to, że starała się unikać tego jako gniażdżant. Jeżeli ją jebali, to ona nie pozwalała używać słowa masza i tak dalej, i tak dalej, Że jednak myślę, że każdy myślał, że masza trochę bardziej Urośnie w tym środowisku influencerów, a. No jednak... ale w sumie walkę teraz będzie miała. Więc... No, nie będzie miała, bo przez słaby stan psychiczny nagrała film. Tak? No, tak, tak, tak. No, nie będzie miała. To ja tego nie widziałam. No nawet jak była u mnie Liza, to Liza powiedziała, że chciałaby zawalczyć z Maszą, co też byłoby. Mocne. Co no, no. ciekawe. No. <noise> Ten świat influencerów jest bardzo. dziwny. jest ciekawe. bardzo dziwny, <noise> no. Ale no, dla mnie tylko to, że się wypowiada, nie wypowiada, to w ogóle nie jest. Ja mam w to wywalone tak naprawdę mm -hmm. i mnie to nie interesuje. Ale dla mnie po prostu co było dziwne, to to, że nie pozwoliła wejść normalnej, wiesz, osobie, normalnej osobie, no niby miała z nią spina, ale nie pozwoliła jej wejść na konferencję. Dla mnie to było na przykład dziwne, nie? I to było dla mnie takie zastanawiające, że... Pokaz siły. No, niby tak, ale też e, była wcześniej jedna też sytuacja, do której, e, w której w której też Fagata nie chciała, żeby gdzieś tam Masza weszła, więc ogólnie, no nie wiem, dziwne, ale niech one tam mm -hmm. robią, co chcą tak naprawdę. Mnie to nie interesuje. Ja, tak jak mówię, po tej całej, po tym całym wydarzeniu Fame MMA, mm -hmm. się tym odci odcięłam się od tego po prostu. Też że mówię, że w internecie nie potrafię pokazać takiej naturalnej mnie. Jak oglądam stare wywiady, to zawsze chciałam grać jakąś gwiazdę. Pamiętam, no. Dlaczego chciałeś że zawsze? Y, nie, bo chodziło mi o to, że ja oglądałam swoje stare wywiady, na przykład y, y, jak chodziłam na konferencję Fejma czy Hailik, czy gdziekolwiek. I ja wiesz, tam, tam w okularach, tak, tu kurde jakieś pozy robiłam, nie wiem, zachowywałam się tam strasznie. Jak teraz to oglądam, to mam wrażenie, że sobie strzelić w mordę po prostu. Wiesz o co chodzi? Ogarnij to mnie się. No nie by No, niby tak, ale to było takie. Trochę to nie byłam ja. Trochę to nie byłam ja na tych, mm -hmm. na tych wywiadach. Ja, ja czasem, okej, okay, może czasem w tym stylu się zachowuję, ale to bardziej przy znajomych. Jestem taka, wiesz, tutaj coś, ale to jest bardziej tak dla żartów. A, a, a wtedy tak, jakoś tak dziwnie się zachowywałam, że miałam takie, ogarnij się, ogarnij się, mm -hmm. no, trochę... no. Ale to, zobacz, to jesteś ty, bo nadal ja uważam, że w każdym etapie swojego życia jesteś ty, bo z takiej dziewczyny, która przeszła, co przeszła, no to kiedy, jak masz się oswoić z tym wszystkim? I to jest tak, że wydaje mi się, że na tej zasadzie jak ludzie kupują drogie rzeczy, że chcesz pozasłaniać te wszystkie braki, które masz, że w tych droższych ubraniach wydaje ci się, że jesteś lepszy. I to jest zupełnie naturalne zach zachowanie. To tak samo mogło być u Ciebie. Ubranie takiej maski, takiej gwiazdy mogło, zak mogło zakryć tą małą dziewczynkę, która do tej drodze musiała kawałek e, przejść. I hmm. to raczej e, raczej samotnie, ale też my. Bo ty jesteś naprawdę kolorowym ptakiem, jak się czytałem, to to mnie zostawiało. I w odcinku z Murcik powiedziałeś, że udawałeś związek z Karolem dla zasięgów. Co już <noise> po, po rozkochało moje serce i zastanawiało mnie tak, na ile to przyniosło osiągany, zakładany efekt? Yy, wiesz co, po pierwsze chciałam tutaj sprostować, że faktycznie. Udawaliśmy ten związek, bo no, trzeba to nazwać po imieniu, tak mhm. naprawdę, bo wiesz, my zawsze też się przed tym broniliśmy, że nie, przecież my nic nie udajemy, to ludzie sobie wkręcają. No ale w koło plotka powiedzieliście, kurde, że, że jesteście razem, to co, co w ogóle gadasz. Yy, no tak było, ale po pierwsze. Ani jedna strona, ani druga się nie zakochała w sobie. Więc to jest. Bo wiesz, inna kwestia by była, gdyby na przykład, nie wiem, powiedzmy, ja bym się w zakochała. No to tutaj już by był problem. No bo tak, po pierwsze było to by dla mnie tak ciężkie, że wiesz, nagrywamy tu się, dajemy sobie buzi na nagraniu, a ja później siedzę i płaczę, bo on ze mną nie będzie na przykład, a tak nie było. Więc, więc to jest na tyle fajne. My w ogóle mieliśmy zawsze bardzo otwartą relację, więc my o wszystkim zawsze szczerze rozmawialiśmy. I jesteśmy ziomami do tej pory, nie? Mhm. To jest tak, że, że my się kumplujemy już od tak naprawdę chyba cztery lata my się, my się tak kumpujemy. Więc, więc tak to wyglądało, a... Czekaj, jakie było pytanie? Czekaj, Czy przyniosło to zamierzone efekty? No! W sumie to tak. W sumie to tak, bo yy, tak naprawdę, powiem ci szczerze, że ktoś może zarzucić, ktoś, kto nie śledzi mojej kariery od początku i ktoś, kto za bardzo w ogóle mnie nie śledzi, yy, może powiedzieć, że o, przez Team X stałam się popularna, ale tak naprawdę ja przed Teamem X już... Miałam swoje zasięgi już, już przepracowałam trochę tych no ja przed tym mix byłam no obraz 3 lata. 3 lata? 3 lata byłam w internecie i już miałam tam jakieś swoje liczby, swoje grono odbiorców, e, więc na, na pewno na pewno ten mix mhm. e, dał mi dużo. Ja nigdy w życiu nie, nie zaprzeczyłam i, i nie powiedziałam, że tak nie jest, ale nie można mi tego odjąć, że też sama sobie trochę zapracowałam na ten mój sukces teraz, nie? No niewątpliwie, bo Ty przychodziłaś do Team X już jako taka naprawdę Influencer. znana TikTokerka. Tak, TikTokerka wtedy jeszcze, no bo ja wtedy głównie na TikToku działałam, ale tak naprawdę każdy z nas z Team X2, oprócz Leksia i oprócz. No, Pati też trochę działała, więc można powiedzieć, że oprócz Leksia, mhm. tak naprawdę każdy z nas gdzieś tam działał w internecie i był influencerem. Także to nie był. Tak. Tak, no, wciąż... ten TikTok u ciebie, to teraz TikTok, no to już 6 lat. Z tego co sprawdzałem, to już jest kawałek czasu, nie? Z no, 16 no, roku. Tak. No? Ej, to już minęło mocne, no, 6 Naprawdę. lat. Kawałek, kawałek czasu zakładając, że ty masz 20, no to pomyśl sobie, że gdzieś ten czas musiał upłynąć. Też powiedziałeś, że miałaś obawy na początku, że Pedro był z tobą dla fame. Ciężko się <laughs> pracuje na takie zaufanie u ciebie? Szczerze nie. Ja jestem osobą, ja po prostu wszystkim ufam, ja wszystkim, znaczy może teraz już nie, ale jeszcze tak z dwa lata temu, nawet można by było powiedzieć z rok temu, e, byłam taką osobą, ja, ja wszystko mówiłam wszystkim, no mhm. po prostu wiesz, jakaś osoba na imprezie, nie, A ja tu całe swoje życie, no, no może nie, nie dzieciństwo, ale wiesz, jakieś tam swoje sekrety i tak dalej, więc no za, za bardzo, za bardzo wszystkim ufałam, e, ale... W tym przypadku byłam ostrożna. Mhm. Bardzo, bo wiedziałam, że już jestem na takim etapie swojej kariery. W sensie po prostu, no jestem. E, ja nie lubię tak o sobie mówić, ale no jestem rozpoznawalna, tak czy siak. E, i, I wiesz, i nagle przychodzi osoba, która nie jest, i nie wiadomo, jakie ma intencje. Nigdy nie mhm. wiesz, wiesz. To nigdy nie wiesz, wiesz. E, także byłam, no bardzo ostrożna, ale ja też znałam Pedra e, wcześniej. Bo on był naszym operatorem, więc przebywaliśmy z nim no, no bardzo. Sporo czasu tak naprawdę, no bo wiesz, my czasem mieliśmy nagrywki cały dzień, nawet czasem całą noc. Byliśmy z nim na nagrywkach właśnie na noc przez dwa dni. Także ja trochę czasu z nim spędziłam, później jakoś się tak. Aj, dużo też z nim rozmawiałam, bo to było tak, że o w ogóle śmieszna historia, chyba już gdzieś opowiadałam na jakimś wywiadzie, że Pedro uważał, że jestem gwiazdeczką, że jestem taką księżniczką, że w ogóle róbcie za mnie wszystko, że jestem tak właśnie taka głupiutka. I taka trochę jeszcze nieogarnięta życiowa taka, wiesz dziewczynka. I może w pewnym stopniu mam rację, bo faktycznie ja dalej próbuję znaleźć swoją drogę, dalej próbuję gdzieś tam się odnaleźć, i dalej popełniam dużo błędów. No, każdy człowiek popełnia błędy, ale ja popełniam jeszcze ich dosyć sporo po prostu. Ale próbuję już trochę, trochę się ukierunkować i, i próbuję sobie wszystko układać tak, jak ci powiedziałam, ja dużo myślę mhm. w ciągu dnia. I nie tylko, bo w ciągu nocy też. No ale on właśnie uważał mnie za zupełnie inną osobę niż jestem, i właśnie to jest trochę, co taki podobny case jak, jak internet, nie? że mm. ludzie też mnie tak postrzegają, jak w sumie on postrzegał mnie na początku, jak mi nie znał bliżej. Eee, I wiesz, i i trochę mu się to, przy... trochę, o 180 stopni mu się to zmieniło tak naprawdę, jak poznał mnie bliżej, nie? Jak przeprowadzał ze mną pierwsze rozmowy, bo my tak naprawdę e, na samym początku, jak on zaczął być operatorem, my nie rozmawialiśmy za dużo. To były jakieś tam e, takie zaczepki bardziej, ale nie rozmawialiśmy. Później to się zaczęło zmieniać, zaczęliśmy więcej rozmawiać, więcej rozmawiać. Tutaj razem był ten wyjazd do Egiptu z całym teamem, to też tam dużo porozmawialiśmy. E, I on zaczął troszeczkę o mnie zmieniać zdanie, Mówił, okej, okay, to, to nie jest ta osoba, co jest na nagrywkach. I ja ci mówię, ja przybieram trochę taką postać, która i tak jest prawdziwa. To jest bardzo dziwne, mi jest to w ogóle ciężko określić, ale ja na nagrywkach, podczas, jak nagrywaliśmy podczas Team X2, to ja przybierałam trochę na nagrywkach taką postać, ale to dalej byłam ja, to nie była maska, nie była maska innej osoby, to byłam dalej ja eee, i ja po prostu, to, to była taka najbardziej pozytywna część mnie i ze mnie po prostu się wtedy wydobywała taka tak, taka same szczęście, takie, takie, takie coś, właśnie taka, taka pozytywna moja dusza i ja wtedy pokazywałam tylko tą moją stronę na nagrywkach, mm. tak naprawdę, nie? Że, 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 że tak na, no, no tak, no tak, że, że tak po prostu to wyglądało, dlatego mogłam wyjść znowu na jakąś tam głupiutką, taką księżniczkę, wiesz, się na nagrywkach schodziłam w kapciuszkach, w piżamce, mm. byłam taka ha, ha, ha tu śmichy, tu kogoś walnęłam, pacnęłam e, i tak było na nagrywkach, ale wydaje mi się i wydawało mi się wtedy i uważam, że to była e, do Dobra decyzja i że poszłam w dobrym kierunku wtedy, na, na, podczas nagrywek z Team X2, bo to była taka moja postać, która, y, była, y, która miała ludzi rozśmieszać, to po pierwsze, mm -hmm. która miała dawać takie pozytywne wibracje i pozytywne odczucia. Ja y, nie chciałam, y, tak jak mówię, i się użalać, i, i pokazywać. Po prostu to była. To była moja rola, mam wrażenie. Właśnie takiej osoby, i nie uważam, że zrobiłam coś źle po prostu. I ludzie też mnie taką polubili, bo mam takie swoje, swoje właśnie grono e, widzów, którzy się nazywają, oni się tak nazwali kociołki, mhm. e, którzy właśnie za to mnie polubili, nie? że ja zawsze byłam taka bardzo. E, Teraz właśnie mówię tylko i wyłącznie o tym okresie Tim X2 hmm. nasze nagrywki. Zawsze byłam właśnie taka bardzo otwarta, zawsze e, chciałam, żeby wszyscy byli razem. E, Wiesz, lecimy tutaj ten. No więc więc chyba za to ludzie mi polubili i wtedy jeszcze się tak nie przejmowałam właśnie opinią. To było tak, że ja się wtedy po pierwsze ospałam z kamerą, wiadomo, e, badałam ten cały świat e, influencerów i, hmm. i tego wszystkiego. E, I ja wtedy jeszcze nie miałam. Takich zahamowań, że ja mówię, dobra, co ja tam będę się, wiesz, się, ograniczać i po prostu byłam sobą, by byłam sobą, robiłam to, co czuję. I nawet jak walnałam głupotę, to ja się później tym nie przejmowałam. I to było super. Mhm. Ja się kompletnie, jak ja na filmie walnałam, coś tam mówię. Dobra, śmiesznie będzie. I ja w ogóle się tym nie przejmowałam. Też ja wokół siebie. Tym X2 w ogóle e, bardzo mam wrażenie, że nie lubię. W sensie głównie się wtedy kolegowałam właśnie z Julką Żugaj, z Shio i z Leksiem. To była taka nasza czwórka. I mam wrażenie, że oni właśnie lubili przebywać w moim towarzystwie, bo ja zawsze byłam taką osobą, która im na przykład walnęła jakąś głupotę, i oni mieli wiesz, fajny chówek, i się mogli z tego pośmiać. Mhm. I, I się wszyscy razem super zejbiliście właśnie. Czuliśmy Także tak, no wtedy, wtedy się tym tak nie przejmowałam Ja się zaczęłam w ogóle no Dopiero się zaczęłam tym przejmować właśnie jak już Jak już te, te osoby Z zewnątrz zaczęły mnie oglądać Właśnie podczas ma, ta mm. publika Fajmyma I tak dalej, no to wtedy, wtedy No bo to też duża zmiana Robimy przerwę na pizzę, chcesz? A już jest, a, okej, okay, możemy zrobić, no Wracamy do nagrania więc po pizzy. to też zaciekawiło mnie, że powiedziałaś, że jesteś osobą, która nie potrafi panować nad swoimi emocjami, to generujesz dużo spięć? Mm, też nad tym pracuję. No, Czyli to tak. jest tak no. No, mogę odpowiedzieć tak, bo faktycznie trochę tak jest, ale staram się nad tym pracować i uważam, że teraz jest e, coraz mniej. No, głównie spięcia są e, z moim facetem, wiadomo, mm -hmm. bo z nim spędzam mniej więcej czasu. E, tak naprawdę cały mój czas praktycznie, no, no, no tak. E, więc, y, no, było dużo sprzeczek, ale tak jak mówię, ja y, na, na przykład na początku związku ja byłam toksyczna. I ja się do tego otwarcie przyznaję, mm. że byłam toksyczna, i ja już to miałam wiele rozmów na, temat, na, na ten temat z moim y, chłopakiem. No i przyznałam się do tego. Że, że wiem, że, znaczy on też pewnie to widział, ale, ale, ale właśnie no, cieszę się, że w końcu to zobaczyłam, ale nie uważam, że byłam niewiadomo jak toksyczna, mhm. ale no w jakimś stopniu na pewno i naprawdę staram się nad tym pracować, bo on jest naprawdę dla mnie cudowny i a ja nie byłam aż taka cudowna, także teraz wydaje mi się, że to ja jestem bardziej cudowna dla niego, ale nie no, tak jak mówię no, no tak, pracuję nad tym, żeby, żeby nie... Mhm. Ale to czym się przejawia taka toksyczność? Kurde, teraz muszę... No, dobra. no. Dużo było takich sytuacji. Na przykład to, że... Czekaj, muszę coś takiego przypomnieć sobie, co będzie. No, na przykład robiłam afery, właśnie to, to, to jest hmm. to, co powiedziałaś. Robiłam afery o różne nawet takie głupie, najmniejsze rzeczy. Takie w ogóle nieistotne. Bardzo rozgrzybywałam te rzeczy, tak bez sensu. Mm -hmm. e, też jeżeli chodzi o jego życie prywatne, czyli znaczy, no jest ze mną, czyli no można powiedzieć, że to jest nasze życie, ale na przykład wiesz, e, jakieś wypady do, do kolegów. E, i inne tego typu rzeczy mm. nie, 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 mam, nie, nie mam tutaj okay. dobrych przykładów, to jest chyba najlepszy przykład. No to też były z tym problemy i tak dalej. Na przykład na tym etapie związku wiem, że to jest bardzo zdrowe, że on sobie pójdzie do swoich znajomych, ja sobie pójdę do swoich znajomych i się po prostu odłączamy, na przykład powiedzmy, nie wiem, w sobotę albo mm. nie wiem, w piątek, czy nawet kilka razy w tygodniu. I teraz tak jest, bo ja teraz też mamy o wiele więcej pracy niż miałam, powiedzmy, właśnie na początku związku, więc teraz mnie często nie ma cały dzień, to on sobie robił jakieś swoje rzeczy, i to jest bardzo zdrowe. Ja na przykład ja się czuję lepiej. ale ale ja miałam coś takiego, że ja strasznie go chciałam mieć dla siebie, bo, yy, tak jak ci mówię, no ja się bałam po pierwsze, że go stracę, bo to był początek związku, to był świeży związek, nie wiem, jakoś po prostu miałam taką obawę, że go stracę, a ja nie chciałam stracić po prostu kolejnej osoby. Yy, i, I bardzo go chciałam tak zatrzymać przy sobie, co było dla niego złe, no bo on też musi mieć przestrzeń, tak samo ja muszę mieć przestrzeń, a ja też jakby nie zdawałam sobie z tego sprawy trochę, nie? I ja dopiero, yy, ja też jak rozmawiam prywatnie z jakimiś swoimi znajomymi, to dopiero. Z miesiąc temu zaczęłam im mówić o tym, czyli po roku związku tak naprawdę, że teraz dopiero czuję, że powinnam wychodzić gdzieś indziej niż cały czas siedzieć z nim. Czyli wiesz, powinnam właśnie pójść sobie mm -hmm. e, na miasto, z, nie wiem, z koleżanką, powinnam tutaj pójść sobie na imprezę, tutaj coś e, porobić, a, a nie cały czas siedzieć zamknięta i, i obarczać go tą swoją. Tą sobą po prostu, nie? Yy, więc, więc teraz na pewno o wiele zdrowszy jest nasz związek mhm. niż jak był na początku. Ja też w ogóle to był mój pierwszy związek, to jest mój pierwszy związek. Miałem chłopaka Dawida w postałówce. No tak, no ale to w ogóle część, żeby nawet sobie nie mówiliśmy hej, czasem w jeden dzień sobie mówiliśmy hej, w drugi nie, bo się go wstydziłam, więc ogólnie to był taki. No nie, nie nazywam, no dobra, nie. no można powiedzieć, że związek, ale taki bardzo, bardzo dziecię... dziecięcy. No, ale taki prawdziwy związek to, to jest mój pierwszy. Więc ja tak naprawdę musiałam się z tym oswoić, musiałam w ogóle się przyzwyczaić do tego, że jest ktoś taki w moim życiu mhm. po prostu, I, i musiałam się nauczyć, jak się trochę zachowywać w związku, nie? No, bo to jest zupełnie inna relacja niż z przyjacielem, czy, czy właśnie, właśnie z rodziną. To jest totalnie coś innego. Więc. Ale jest coraz lepiej, mm -hmm. coraz lepiej jest na no, pewno. No też się uczysz tego, no, nie widziałaś tego w domu w takiej normalnej proporcji. No to teraz jesteś taki. Muszę... No tak. właśnie no, nie masz jakby. Sama Ty... się muszę tego po prostu nauczyć. I się cały czas uczę i będę się uczyć na pewno. E... Ale cieszę się, że takie najgorsze moje błędy i takie najbardziej właśnie toksyczne czy niezdrowe. E... Zaczynam właśnie poprawiać. I już poprawiłam bardzo dużo mm -hmm. takich, więc to jest super. I uważam, że na. Teraz, na tym etapie związku, jestem naprawdę tak dobrą dziewczyną. Nie, nie, chcę tutaj nie chcę być. Nie chcę o tym osobie mówić tutaj tak dobrze, ale naprawdę uważam, że jestem bardzo dobrą dziewczyną. Jesteś też zazdrosna? O! I tutaj y, można to podpiąć do tego, że byłam toksyczna. To, to jest y, druga sprawa, o, oprócz y, tego, co ci powiedziałam. Mhm. O, no, zazdrość. Zazdrość to było coś, z czym nie potrafiłam sobie poradzić. Eee, I dalej, to jest rzecz, z którą ja dalej walczę mocno, ale już na pewno jest o wiele lepiej niż było, bo uważam, że właśnie byłam toksycznie zazdrosna e, na początku naszego związku i to był nasz największy problem. Dobrze, że mi o tym przypomniałeś, bo to był właśnie nasz największy problem. Eee, było bardzo ciężko. Ja bardzo przesadzałam, mhm. bardzo przesadzałam. Ale no już, już, już jest o wiele lepiej. Jeżeli chodzi o tą kwestię, no. Zamykając związki, bo jak mówisz, no nie jest ich za wiele, to mówisz o sobie jako zakup holiczce. No, trochę tak jest. Najwięcej masz topów. Topów, no, ale teraz mam fazę na torebki, więc teraz kolekcjonuję sobie torebki. Proszę są od topów, to zawsze lepiej. Mm, czy lepiej dla mojego portfela nie? Ale yy... Też jestem na etapie pracy, jeżeli chodzi o oszczędzanie. Mhm. Cały czas to przepracowuję i też pomaga mi w tym mój chłopak na szczęście, bo on jest taką osobą, która potrafi, potrafi powiedzieć, dobra, koniec, już stop nie, nie kupujemy I, i, i on tak trochę trzyma, trzyma, może nie trzyma pieniądze, ale trzyma to wszystko w takich rozsądnych granicach po prostu. No, ale tro, trochę wydaje, trochę wydaje na, na ubrania i uważam, że jestem za głupocholiczką, bo tak naprawdę nie ma dnia teraz, w którym ja mnie się nie przeglądała. Jeszcze kiedyś byłam zwolenniczką y, kupowania stacjonarnie. Mhm. Teraz y, o wiele bardziej wolę to robić przez internet, co jest o wiele gorsze, bo wiesz, to jest kilka kliknięć, to mi się spodoba, kupuje i nie ma dnia, w którym ja y, czegoś nie kupię. No, więc to jest już y, chyba jakaś choroba. To na co wydajesz najwięcej pieniędzy? No, na torebki. Zdecydowanie na torebki, bo w ostatnim czasie chyba kupiłam z... raz, dwa, no, z cztery torebki, takie droższe. Więc i to chyba przez okresie ostatniego miesiąca. 40 tysięcy w miesiącu na torebki? To nie, 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 koszt, nie nie Aż tyle nie. Aż tyle nie wydałam. Aż tyle nie wydałam, ale no. To, ja ogólnie teraz się trochę poszłam w kierunku mody można tak to powiedzieć mhm. Zajara, mam taką zajawę że, że teraz właśnie sobie nagrywam takie reelsy modowe e, jakieś tam make-up też nagrywam więc więc to jest teraz moja zajawa dlatego też mhm. wydaje na to bo ja jestem też taką osobą że jak ja już coś robię to ja to chcę zrobić najlepiej ja ogólnie mam e, to jest moja i wada i nie ja uważam że to jest właśnie tak trochę pół na pół e, ja, ja chcę być zawsze wszystkim najlepsza co jest bardzo niezdrowe z jednej strony. Eee... Ale jak ja już się za coś zabiorę, czyli właśnie teraz e, chcę bardziej e, iść w tą stronę modową, to ja już po prostu kupuję wszystkie najlepsze rzeczy, wyszukuję, idę do jakichś vintage shopów, tutaj jakieś unikatowe rzeczy, tutaj ten, bo chcę e, po prostu robić najlepsze stylówki. Tak samo jak zabiorę się za coś innego, to ja też chcę być w tym najlepsza. Ja po prostu zawsze wszystkim chcę być najlepsza. Co mnie czasem gubi i co czasem jest dla mnie niezdrowe, bo ja naprawdę codziennie po prostu mam takie czasem e, jakieś, kurde, takie rozkminy, że... Że czasem jest to po prostu dla mnie bardzo niezdrowe, nie? Mm -hmm. I strasznie się zadręczam różnymi rzeczami, co jest w ogóle niepotrzebne. I... A co, Czekaj, jeszcze Ci przerywam. A myślisz, że masz teraz dobry moment w takim życiu internetowym? Nie do końca. Yy, nie do końca. A dlaczego? Bo ja sobie trochę. Przez moje zachowanie podczas swojej MMA trochę sobie zepsułam PR. Trochę sobie y, tych moich widzów odsunęłam od siebie. Y, a to przez to, że wiesz, ja, moja publika, ja się tego nie wstydzę, zawsze była, były to dzieciaki mm -hmm. i to są do, do tej pory dzieciaki. I wiesz, y, bardzo dużo przyklinałam podczas swojego MMA, nie zachowywałam się dobrze. Znaczy, nie zachowywałam się dobrze, to już są takie du duże słowa, ja też nie uważam, że coś nie wiadomo jakiego nie zrobiłam złego, ale Wiesz, ja sobie później pomyślałam po, po tym wszystkim, nie? że kurde, jak taki mój widz dziesięcioletni, bo ja później po tym fejmie byłam na obozach jakieś, nie wiem, dwa miesiące po tym, nie wiem kiedy to dokładnie było. E, I widzę, kto przyjeżdża na te obozy, i stoi taka dziewczynka naprzeciwko mnie, i ja wiem, że ona oglądała moje wypowiedzi, powiedzmy na, na fejmie, na przykład. Mhm. Mam takie, nie, no nie, no nie. To tak po prostu mi, mi mhm. no nie chcę, nie chcę, bo czy ja bym chciała, żeby moje dziecko oglądało osoby, które tak klnie? No nie. No nie. Więc nie dziwię się, ja na przykład odczułam to, że po Fame ma bardzo, w trakcie Fame ma nawet, e, odeszło mi e, dosyć spora część moich widzów, nie? Że mhm. później, jak ja zaczęłam trochę układać sobie tak wszystko w głowie po Fame ma zaczęłam trochę tak stonowałam i zaczęłam się już normalnie zachowywać i, końcu, i znowu weszłam do tego mojego środowiska, to zauważyłam, że zaczynają do mnie wracać, że na przykład widzę na Insta Stories, jak ktoś mnie oznacza i pisze: o, wróciłam, wróciłam do fandomu, wróciłam, bo widzę, może Monika się trochę ogarnęła, nie? I naprawdę i codziennie widziałam takie Insta Stories, którymi mnie oznaczały dzieciaki, więc one zaczęły wracać. I ja tak naprawdę cały czas to odbudowuję po fejmem MMA, mimo to, że nie uważam, że tak jak jeszcze raz wspomnę, że nie uważam, że coś złego zrobiłam, to uważam, że po prostu trochę za dużo przeklinam, ale ja taka jestem, ja pod wpływem emocji, trochę przeklinam. ale tak samo było na przykład na filmikach. Ja tam też dużo przeklinam tylko oni to wypipywali albo wiesz, wycinali, ale widać tam, że ja jestem osobą, która chyba tam najwięcej przeklina na tych filmach, nie? to widać jak sobie zobaczysz filmy, więc, yy, więc ja po prostu trochę taka jestem pod emocji, e, tutaj się trochę opanowałam, żeby nie przeklinać za dużo, bo ja nie lubię, ja też uważam, na przykład mój mówi, kurde weź nie przeklinaj, bo to brzydko w ogóle wiesz, brzmi, I ja też tak uważam, ja też yy, yy, nie, nie lubię tyle przekinać mm -hmm. po prostu. No, także ja teraz dopiero to tak naprawdę odbudowuję. Potem Fame ma ten mój wizerunek, ale nie, to, to, to nie jest taka kwestia, że odbudowuję wizerunek, żeby teraz być w ogóle, wiesz, tak siedzieć i, i nie przeklinać, być grzeczna i tak dalej. Tylko odbudowuję go w taki sposób, żeby już nie, po pierwsze tyle nie przeklinać, to jest pierwsza mhm. rzecz, bo ja sama nie czuję, że to dobrze brzmiało. Jak oglądałam sobie jakieś sklejki na przykład z Fame'a i, i słyszałam jak przeklinam czy z jakichkolwiek rzeczy, w których przeklinałam, to tak mówię, no, nie, nie za fajnie. No, jest wszystkiego innego, tak naprawdę, po tym całym fajnie, ale wydaje mi się, że teraz już jestem na etapie, gdzie mam znowu to swoje grono, ono wróciło, jesteśmy sobie taką mini rodzinką. Ja, tak, nas, wiesz, bo mnie ogląda, powiedzmy, na Insta Stories, to zależy. W okresie Team X2 oglądało mnie około 150 do 250 tysięcy. Teraz mnie ogląda, tak, od 100 do 150 tysięcy. To jest taka moja stała publika, mm -hmm. która po prostu jest ze mną zawsze, nie? Która po prostu cały czas mnie ogląda, co jest fajne, nie? Że ja w ogóle nie, znaczy nie straciłam. Że e, cały czas widzę tych stałych widzów. Że oni cały czas są, że każde moje instancje spoglądają, że tutaj skomentują mi fotę. To jest bardzo fajne. W ogóle ja się dobrze czuję w tym. I e, tak samo, jeżeli chodzi o. Ja w ogóle bardzo. E, i bardzo dużo jakichś różnych oznaczeń widzę, nie? I ja bardzo wiele moich kont, które mają konta właśnie Mona Vibes, Mona e, Kociołek i jakieś tam różne fanpage, ja bardzo dużo kojarzę tych fanpage, mm -hmm. naprawdę. Kto, ci, którzy są najbardziej zaangażowani w, moją, w moje działanie i którzy najbardziej, właśnie najwięcej mi komentują, ja to widzę, naprawdę. Ja kojarzę te konta, kojarzę te dzieciaki, jak przyjeżdżają na obozy, niektóre dzieci mówią, kurde, ty właśnie poprzednio że ja cię kojarzę. Ona mówi, tak, mam na Instagramie na przykład Mona Vibes, a ja mówię, kurde, no to dobrze, przecież ja cię widzę codziennie, bo ja. Codziennie oglądam Insta Stories, które. od widzów, więc. ja się dobrze czuję w takim gronie. Ja oczywiście też mam takie ambicje, żeby iść na jakąś tam większą skalę. Ja ogólnie, tak jak ci mówię, zawsze chcę być najlepsza, co jest czasem, kurde, no trochę nie, niezdrowe, ale mam takie ambicje, żeby. w tym, czym się najlepiej czuję być najlepsza, mhm. czyli śpiew. To jest to, co ja zawsze chciałam robić. Ja nie chciałam być influencerką, ja chciałam być piosenkarką. To było zawsze mój główny cel żeby właśnie zostać piosenkarką. Ale bardzo ładnie to można połączyć tak naprawdę mm -hmm. bycie influencerem i, i bycie piosenkarką także tutaj nie ma żadnych. No ja nawet uważam, że droga teraz będzie odwrotna, to znaczy taka pół na pół, że teraz będzie tak, że dużo popularnych muzyków będzie zaczynało od tego, że będą influencerami. No, możliwość tak Bo będzie. Bo ta no? droga jest dużo łatwiejsza, w sensie łatwiejsza w perspektywie tego, że jeżeli jesteś muzykiem i później chcesz coś wyrazić. No to to, że masz takie zasięgi, powoduje to, że od razu przechodzisz tą najtrudniejszą barierę no tak, no. śpiewu, nie? żeby tą po prostu się przebić i budować to wszystko. No sama wiesz, jak to działa, bo jedno z drugim można łączyć. Możesz uczyć się śpiewać, śpiewać, a dodatkowo po prostu prowadzić media społecznościowe tak, tak żeby zainteresować ludzi. No zresztą, mi jeden bardzo mądry człowiek powiedział trochę o tym Twoim pokoleniu influencerów, tak bym to określił na potrzeby rozmowy, że jesteście gwiazdami Disney'a i że Teraz przed Wami stoi taki moment, w którym musisz wybrać, gdzie masz iść. No bo to jest ta decyzja. A gwiazdy Disneya, jak pomyślisz sobie, kto był gwiazdami Disneya i jak, jak dzisiaj wygląda ich medialne życie? Tak, ale wiesz co? Ja ci powiem szczerze, ja też trochę porównywałam nasz Team X2 do. trochę Avengersów, bo wszyscy wiesz w kolorach i tak, da... mhm. tak dalej. Nie, Avengersi to się nazywało? Czy jak to się nazywało? Chyba Avengersi. Chyba tak. Avengersi. E, albo właśnie do takich postaci z, z Disneya, że ja oglądałam właśnie tą violetkę i tam wiesz, była, było kilka postaci, wiesz, ktoś woli, wolał bardziej tą osobę, ktoś wolał tą osobę, i dosłownie bardzo podobnie było u nas w Team X, nie? Że też to była jakby taka grupa, nagrywaliśmy te filmy. I w ogóle to jest śmieszne, bo ja oglądałam zawsze Violetę o 16, e, jak przychodziłam ze szkoły i my też filmy wypuszczaliśmy o 16, więc ja nas totalnie porównywałam do serialu Violetta i to też jest tak, że nie wiem, ktoś wolał na przykład Julkę, ktoś wolał mnie, ktoś wolał Pati, i to jest podobnie jak w serialu, więc ja też uważam, że to jest bardzo mm -hmm. podobnie jak postać z Disneya e, i teraz każdy idzie gdzieś swoją drogą, no bo tak naprawdę ja, ja uważam, że... No, no Teamix 2 się skończył, tak? No, mm. mo można otwarcie to powiedzieć, że się skończył, no bo my już wiesz, nie nagrywamy na kanał główny, nie, nie działamy razem, tylko się gdzieś tam krusujemy czasem, czy pomagamy sobie, bo, bo się po prostu znamy i lubimy. Eee, I każdy idzie w swoją stronę i każdy poszedł w swoją stronę. No ja też idę mm. w jakąś stronę, ale nie uważam, że to jest mój dobry czas albo najlepszy czas. Nie uważam tak. Ja jeszcze uważam, że bardzo mało pokazałam tego, co potrafię mhm. i chcę to zrobić, ale po prostu w bardzo odpowiedni sposób i, i nie, nie chaotycznie, bo ja jestem w ogóle chaotyczną osobą. Ja na przykład mam tak, że jak ja sobie coś zaplanuję, to ja idę do tej, tej osoby, tej tej, 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 tej i ja wszystko mówię od razu, nie? A właśnie ktoś mi kiedyś powiedział jakieś takie, mm, nie, nie, nie wiem czy cytat to był, czy jakieś takie mądre, mądre słowa, że e, jak komuś już coś powiesz, to nie chcę ci się później tego robić, bo jak ty zaczniesz mówić: "O, że ty na przykład powiedzmy, nie wiem, yy, robię taki sklep, yy, będzie to tam to i to i to" No, później, jak Ty już to powiedziałeś na przykład kilku tam osobom, to później masz mniej motywacji, żeby to zrobić. Ale na przykład, jak em, najpierw to zrobisz i nikomu nic nie powiesz, to masz takie, że kurde, chcę to zrobić, żeby pokazać. Patrzcie, mm -hmm. jakie mam zajebiste, na przykład zajebisty sklep, nie? I, I trochę się tego też nauczyłam, bo zawsze wszystko paplałam dookoła. Mówiłam, że robię to, 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 a później. I właśnie ja się też nauczyłam na swoim przykładzie, bo ja zawsze właśnie mówiłam, że robię to, to, to czy to, a nigdy. nie wypaliło to, nie? Bo ja już mówię, dobra, już powiedziałam. Już nie mam sobie takiej. Nie, jakoś tak. Pasuje to do mnie. Ten, ten mhm. cytat, czy, czy te słowa, co ktoś mi kiedyś powiedział, pasuje to bardzo do mnie i wiem, już tak po prostu nie robię, nie? że już po prostu nic nikomu nie mówię, jedynie komu to właśnie mojemu chłopakowi, mhm. bo wiadomo, nie się 24 na dobę praktycznie, e, więc mu mówię, ale tak to nic nikomu nie mówię i tak naprawdę nikt teraz nie wie, jaki jest mój kolejny ruch i dopiero chcę ten ruch zrobić, żeby ludzie mogli zobaczyć, że ona faktycznie coś zrobiła, a nie, że tylko gada. Nie? Mhm. No to całkiem mądrze, no bo też trzeba mieć dużą świadomość tego, że bardzo wiele osób odpadnie. Tak, jak pomyślisz sobie o tych wszystkich programach Big Brother, Bar, ile było piosenkarek, aktorów, którzy byli jednymi sezonami, oni wszyscy odpadają i to dzieje się. Teraz. I się o nich już nie pamięta, nie tak. za bardzo. I tak samo będzie z większością influencerów z dzisiaj, że mhm. za pięć lat, albo pomyśl sobie o ludziach, nie, całkiem niedawno top model. Kto wygrał szóste top no. model? Albo kto był trzeci. Ale tak samo jest na przykład. Ja oglądam Hotel Paradise czasem sobie. E, I tak samo jest w Hotelu Paradise. Nie? Ja, ja to też zawsze tak porównuję, że e, ktoś, kto wygrał pierwszą edycję, ok, przez jakiś czas był na niego hype. E, wiesz, tam było, że uuu, tutaj zdjęcie na Instagramie promował Instagram e, i tak dalej. I był ten hype. No ale teraz nikt o tej osobie nie słyszy, nie? I tak samo mhm. o drugim sezonie, trzecim, czwartym, i tak samo właśnie w top model, pierwszy, drugi, trzeci ja już w ogóle nie pamiętam o tych osobach tak naprawdę. Więc, yy, więc wiem, że to tak wygląda. Mhm. Yy, I tutaj wydaje mi się, że co zrobić, żeby się trochę nie utrzymać, tylko żeby faktycznie yy, pozostać tak naprawdę w, w tym świecie i, i być yy, na topie, czy, czy po prostu być tu i działać, no to trzeba na pewno mieć yy, bardzo. Mocny charakter, żeby sobie z tym poradzić, bo wielu wielu sobie nie poradziło i na przykład właśnie skończyli powiedzmy z depresją i odeszli na przykład z internetu. Albo, albo już za bardzo nie działają, bo ich to wszystko przytłoczyło. Więc na pewno ja uważam, że trzeba mieć mocny charakter w tym świecie. I trzeba mieć też bardzo wyrazistą taką charyzmę. Trzeba mm. czymś się wyróżniać. Bo jak ktoś jest po prostu taki jednoliniowy, taki o, po prostu, nic, nic się nie dzieje, to to bez sensu, nie? Mm -hmm, a, no tak, a jak nie ktoś sobie. się wyróżnia, to, to wydaje mi się, że staje na długo. Tak samo na przykład przykład Dody, nie? Ona też na początku była taka głupiotka, haha, ale była strasznie taka wyróżniająca się. Ona była taka, przykuwała uwagę, że jak ją, na, ją słuchałeś albo na nią patrzyłeś, to po prostu ona tryskała takim blaskiem, takim przysłowiowym, nie? I, i ona do tej pory jest, patrz. Ona nie było jej chyba, z, ile jej nie było? 10 lat? No, w stacjach radiowych na pewno, no bo Doda jednak przewijała się w mniejszym bądź większym zaangażowaniem gdzieś tam w internecie, no ale to okay, prawda. no bo długo. ja o niej bardzo długo nie słyszałam i ona nagle znowu weszła w ten świat, teraz jest już znowu o niej głośno i, i znowu jakby wiesz, i działa i, i to jest właśnie taka bardzo wyrazista postać, taka mega charyzmatyczna, i o to tu chodzi, nie, że. Że trzeba takim być, żeby ludzie cię chcieli oglądać na lata, powiedzmy. Trzeba być sobą w tym wszystkim, bo kiedy miałoby się udawać takiego przez całe swoje tak, życie, to by, to, się to by nie wypaliło no i by szpanie. się zwariowało to po pierwsze, a po drugie, jak, jak kogoś udajesz, to przecież po czasie to się to się nie udaje po prostu, nie? No bo nie da się kogoś udawać przez, przez całe swoje życie, albo nie da się kogoś udawać przez kilka lat, po prostu, nie? No nie A jak melanżowaliście w domu X? Trochę o tym mówisz w wielu tam takich słówkach mówiłaś, że Leksius sporo pił, a ty... Ja tak powiedziałam? Tak, a ty powiedziałeś, że wymiotowałaś do piosenki Adios. <laughs> Ej, ja gdzieś to powiedziałam, no, tylko już zapomniałam, gdzie. O kurde, no, tak było, tak było. E, było bardzo dużo imprez nas w domu, no bo wiesz, jak to na początku. Nie Prze mam pojęcia. No, ale wyobraź sobie, wyobraź sobie, przeprowadzasz się do wielkiej chaty, zajebistej chaty, z grupą znajomych, mniej więcej w twoim wieku, wiesz, młodych, i co? No robisz imprezki, no bo w sobie to jest takie, to nie, bo ja, ja, ja tak sobie to wyobrażam. I, i, I no, i tak naprawdę ja organizowałam większość tych, mhm. tych imprez na początku. Praktycznie co weekend była u nas impreza. Ja zawsze wszystkich zapraszałam, tutaj coś organizowałam, ale były bardzo fajne te imprezy na początku, bo była taka świeża jeszcze energia. Później, mhm. z czasem, to już zaczęło być takie bardzo monotonne już połowa osób nie przychodziła na te imprezy, no i one się po prostu skończyły, tak naprawdę. Dzisiaj mamy taką większą imprezę, bo jest Halloween no to, to jest impreza od. Nie pamiętam kiedy, już chyba u nas pół roku, jak nie więcej, nie było żadnej takiej imprezy. Więc jest, jest ta energia, bo też będą nowe mm -hmm. osoby, w ogóle się pojawiły nowe osoby w internecie. Co jest w ogóle śmieszne, takie dla mnie w ogóle też, ja się czas nad tym zastanawiam, że e, my w internecie, influencerzy, się niby nie znają prywatnie, niektórzy, mhm. ale i tak się wszyscy znają, że jak spotkasz kogoś, a wie, znasz go z internetu, to powiesz mu hej, bo się znacie, niby, mhm. nie? Ale tak naprawdę się nie znacie prywatnie. I, i właśnie teraz jest dużo takich um, nowych osób w internecie i właśnie teraz wydaje mi się, że jak dzisiaj będzie ta impreza, to będzie tak jako świeżo, bo właśnie totalnie inne osoby mhm. zapraszaliśmy niż zwykle. Bo po prostu inaczej to teraz wszystko wygląda niż, niż powiedzmy te rok temu czy półtorej roku temu. Ale no... Imprezy było dużo, dużo było imprez u nas w domu. No, i zawsze powiedziałeś, że zawsze byłaś dość imprezową Tak, osobą. zawsze byłam dość imprezową osobą. No, zmieniło mi się to, odkąd jestem w związku, ale wydaje mi się, że to jest dosyć logiczne. Bo większość osób, z którymi rozmawiam i są w związku, to już nie, nie imprezują za bardzo. I tak samo było w moim przypadku. No, mm -hmm. Ja też nie przestałam imprezować, odkąd byłam w związku, już mi to nie było. już jakoś nie czułam tego po prostu. Ja nie chciałam na siłę. Więc ktoś mi mówił, dawaj na imprezę, ja bo świeżo, e, zaczęłam być w związku, co, co, no, mogłabym mieć, ale jakoś tak nie chciałam. No, nie wiem, nie chciałam po prostu. Mm -hmm. e, e, no, ale na początku. Na początku bardzo dużo imprezowaliśmy też jeszcze przed tym, jak się zaczął tym X 2, to my tam mieszkaliśmy z kilka miesięcy, e, to wtedy też było dużo imprez takich, tylko tam bardziej graliśmy w jakieś karty, e, jakieś tam win kopiliśmy, mm -hmm. siedzieliśmy bardziej w takim e, swoim gronie że w ogóle totalnie skład był inny, w sensie skład nie Team X-2, tylko produkcji. Mhm. Ja w ogóle się kiedyś bardziej z produkcją e, kolegowałam niż z tymi X-2, e, to się tak w ogóle zmieniało, no raz bardziej. Z, Julk z Julką to w ogóle najdłużej, mhm. z Julką to my się w sumie przyjaźniłyśmy, ja e, traktowałam ją, ją jak taką starszą siostrę, ona mi zawsze dużo rzeczy tłumaczyła, ona zawsze była dla mnie takim, e, taką właśnie starszą, mądrzejszą siostrą. O. Julka I to było tak, że jak było mi o coś smutno, to do niej, jak, i ona tak samo, wiesz, to nie było tylko w jedną stronę. E, jak, nie wiem, chciałam się poradzić o coś, bo czegoś nie rozumiałam, to do niej też, nie? I do Maćka. To, to były tak, takie moje oparcie trochę wtedy, e, więc z nimi się tak najbardziej kolegowałam. No z Julką się z, przyjeżdżałam przez cały okres trwania Team X-2, czyli no gdzieś około ponad rok. E, no bardzo dobrze to wspominam. Ja mam też do niej taki największy sentyment chyba. No, no i do Karola oczywiście, no bo Karola też najdłużej znam. No, teraz trochę nasze wszystkie drogi się rozeszły. Każdy poszedł, no to dlatego, że każdy właśnie poszedł w tą swoją stronę, nie? Tutaj Nati ma swój projekt, Julka gdzieś tam też robi jakieś swoje rzeczy, tam płytę teraz wydała, Pati, Pati też robi jakieś tam swoje rzeczy, więc tak naprawdę każdy coś, nie? Mhm. No tak, no to jest zupełnie naturalne. Tak już tak trochę wspomniałaś różne osoby, to co myślisz o produktach influencerów? Powiedziałeś, że płatki to już odgrzewany kotlet. No, troszkę tak uważam, wiesz, bo ja w ogóle dostałam propozycję zrobienia kolejnych płatków jako ja, z tego, co, co sobie przypominam. I od razu powiedziałam, że nie, to już właśnie było po tej aferze z fagatą. I nie tylko dlatego, że była afara z fagatą. To jest na pewno jakiś powód i, i, i też to zaważyło o tym, że, że w jakimś stopniu, że, że tego nie chcę. Ale też drugim ważnym powodem jest to, że uważam że płatki to nie jest zbyt ambitny produkt po prostu. Raz zrobiliśmy z teamem, w ogóle zrobiliśmy to jako piersi e, z influencerów, e, co było na tamten moment bardzo fajne. Ja się cieszyłam, że jesteśmy sobie na płat to, to Bardzo mi się podobał wtedy ten produkt Silver. na tamten moment. Ale już go zrobiliśmy, to już było e, i teraz robimy sobie inne produkty. E, inna kwestia, moim zdaniem, jest z kosmetykami, no bo kosmetyki, wiesz, zawsze inna kolekcja i tak dalej. E, to, to jest troszeczkę coś innego, zawsze możesz inne opakowania, inne kolory, inne to, inne to. Jakby to jest troszeczkę coś innego, mam wrażenie. A płatki, nie wiem, dla mnie wszystkie te płatki smakują tak, no dobra, jest trochę, trochę inny smak, ale no. Nie wiem, dla mnie, no nie wiem. Dla, dla mnie płat, robienie płatków, to po pierwsze mało ambitny produkt, mhm. a, a po drugie, no była ta drama, więc też nie chcę. Po prostu odmówiłam. Okej, okay, to, to też jest dla mnie ciekawe. A co można jeszcze wymyślić? Masz jakiś typ produkt, na którym chciałabyś być? Albo żeby był twój. Może jakiś celek. Chyba nie mam takiego wymarzonego produktu, na którym chciałabym być. Ale. Ym... Hmm. Nie wiem, chyba nie mam takiej produktu. Ty masz coś w głowie, bo za, za głęboko Nie, wyślisz. nie, ale czekaj. Nie, bo chciałam, bo chciałam, bo jeszcze mam z tyłu głowy temat tych płatków, że właśnie, że właśnie chciałam dodać, że, że wszyscy robią teraz te płatki i, i wiesz, nawet Lexi, która zrobiła płatki, a, a ona ma bardzo duży potencjał, żeby na przykład zrobić coś innego i tak samo kosmetyki też z Ingrid, które też my już zrobiliśmy. No to jest niby nieważne, ale jak już się w to za, zagłębiać, to, to nie wiem, uważam, że ona właśnie ze swoim potencjałem ja już jej to pisałam, ja już jej e, mówiłam gdzieś tam na wywiadzie, ona do mnie mnie, e, chyba o to napisać, nie wiem, coś było, e, że ja uważam, że ona po prostu powinna e, zrobić coś bardziej ambitnego, jeżeli właśnie chodzi, bo ona płatki wiesz cały czas robi, nie? I ciekawe, ja jestem, tak właśnie tak czekam, jaki kolejny influencer wyda płatki teraz. Nowy, hmm. nie? Ja, ja, co, 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 jak... Ten, na którego będzie hmm, trend. Też trzeba no. pamiętać o tym, że do momentu, kiedy łatwo odcina się kupony, no to cały czas to e, rośnie. No, zobacz, hmm. gdyby do Team X1 nie wypalił, to nie byłoby Team X2. A teraz pytanie, czy po trójce będzie czwórka? Wątpię, eee, bo influencerów po prostu zrobiło się tak dużo, więc do momentu, kiedy to będzie się opłacało, więc to będzie żarło i ci influencerzy tam będą i to jest zupełnie naturalne, bo to jest bardzo łatwa kasa. Jak sobie spojrzysz na to, że są teraz batony, pizzce zrobił Tak, kiso. ja też tak uważam i ja też miałam takie podejście, że yy, okej, okay, róbmy, bo jest kasa, ale na przykład teraz mam coś takiego, że. Wiesz, nie interesuje mnie, okej, okay, ja bym mogła zrobić płatki, wiesz, dostałam propozycję, no to jeżeli liczyłabyś na przykład dla mnie kasa, no to bym zrobiła te płatki i ja bym miała w dupie, to nie? E, ale no nie, no ja, ja na przykład jestem teraz y, na takim etapie, że chcę robić coś, co faktycznie będzie y, po pierwsze nowe, jakościowe i będę z tego w 100% zadowolona i będzie to coś ambitnego, a nie... Wiesz, dostaję propozycję płatków, no mm -hmm. wybiorę sobie szybko. Wiesz, smak tu, pudełko ten, dobra, lub płatki. Nie? Bez sensu. Jeżeli mam już robić swój własny produkt, bo wiesz, kosmetyki cały czas są z dziewczynami. To jest nasz to jest Team X Kosmetyk. To mm -hmm. jest jakby Team X Cosmetics, Nasz wspólny produkt, Team Xowski. My to tak nazywamy. A y, ja, jak będę robiła swój własny pierwszy produkt jako ja, to chciałabym, żeby to było coś po prostu ambitnego i nie chciałam, żeby to po prostu były płatki. No bo teraz, jakbym robiła płatki, to bym robiła jako ja, że ja bym była mm -hmm. na opaku, nie Team. X. Ale nie chcę. Ja życzę ci, żeby ten produkt to była mm, twoja płyta. Była jakaś propozycja taka, która ci odpadła i naprawdę złamała ci serduszko, że to spadło? Mm -hmm. Wydaje mi się, że nie. No jak tak długo myślisz, to na pewno nie. No, no bo myślę, że to powinno przyjść tak od razu. A to jak widzisz rozwój mediów społecznościowych, jesteś jednak w tym kawałek czasu? Widzisz, jak to teraz się zmienia? Bo wydaje mi się, że teraz to bardzo ciekawy czas, jeżeli chodzi o to, to jaka jest Twoja optyka na to? Teraz jest w ogóle bardzo, trzeba się bardzo wyróżniać. Na przykład przykład. Na przykład przykład. E, przykład czajnika. E, wiesz kto to czajnik? Mm -hmm, bardzo się wyróżnia. No, nie wyróżnia, ale robi, bardzo dużo pracy wkłada w te filmy mm -hmm. i moim zdaniem to jest taki drugi frizz. I teraz wy, ludzie w ogóle go tak trochę postrzegają jak taki drugi frizz. I on uważam, że odniesie sukces. Ja w ogóle nawet przed tym, jak ludzie zaczęli go mm -hmm. tak propsować, że kurde, o fajnie, jesteś drugi Frizz, to ja, załóż, ja go znałam po prostu wcześniej i Ostrego, czyli jego wspólnika. E, I od razu zobaczyłam w nim potencjał. Ja mówię do swojego chłopaka, kurde, on, on jest mocny, on na pewno jeszcze zrobi szum na YouTubie, nie? No i patrz, i teraz robi szum na YouTubie, bo ludzie zaczynają o nim gadać i tak dalej. Więc e, on się może nie wyróżnił, bo Frizz to już niby mm -hmm. trochę zrobił, ale... Potrafi zrobić teraz szum wokół siebie, bo robi po prostu dobre, jakościowe rzeczy i wkłada mega dużo pracy w to. E, I tak samo na przykład Julka, nie? żona też, Julka Żugaj, uh -huh. też włożyła mega dużo pracy, mimo to, że ona nigdy nie śpiewała. On też nie potrafi, nie wiadomo jak śpiewać, ale włożyła w to tyle pracy, tyle, y, wiesz, chodziła na lekcje śpiewu po to, żeby jednak to jakoś dobrze brzmiało. Y, y, wiesz, y, te teledyski y, robiła mega, mega dopracowane i, i bardzo dobre. No i też jej się to yy, zwróciło, że też ludzie mówili, powiedzieli: kurde, nie, to jest trochę inny poziom, to jest, to jest bardzo dobre. Więc trzeba się, tak jak powiedziałam wcześniej, ci wyróżniać, żeby być. Na hajpie mhm. i żeby ludzie cię oglądali, ale jest teraz bardzo ciężko, ja już też jak rozmawiam z wieloma osobami o tym, to, to zawsze mówię to samo, że teraz jest bardzo ciężko, bo jest tyle tych influencerów, to, co ty wcześniej powiedziałeś, mhm. jest tyle tych influencerów, którzy chcą być najwięksi, którzy chcą robić fajne rzeczy, duże rzeczy. Ja teraz naprawdę, przeglądając YouTube, na przykład strony główną, to widzę tak. E, czajnik nie tu e, Freeze, tu widzę, e, że e, tu widzę na mhm. na przykład, że każdy się tak stara teraz przebić te miniaturki, takie wyraziste, żeby tylko kliknęli w ten film. Frist nawet zmienia trzy razy miniaturkę, żeby, żeby więcej ludzi tam, przy... Nie słyszałam, że to jest jakiś właśnie tam zabieg, który przyciąga więcej ludzi podobno, nie wiem, czy dobrze mówię, jak nie, to mnie poprawcie. I tak samo, nie wiem, ten Frelusiek jest taki youtuber, to on też robi teraz te miniaturki jak najbardziej wyraźne, żeby się wyróżnić właśnie, nie? Więc, kurde, no każdy teraz chce być taki dobry w tym, chce, chce działać, bo każdy widzi, jakie to fajne przynosi korzyści, jak się już jest większym influencerem, ale no teraz jak ktoś startuje na tym etapie, mhm. kiedy mamy 2022 rok, już koniec i jesteśmy na tym etapie w świecie influencerów i tak to wszystko wygląda i ktoś jest, zaczyna, dopiero jest początkujący, to bardzo będzie ciężko mu. Musi naprawdę zrobić coś wow albo nie wiem, no nie wiem, co by musiał zrobić, żeby, żeby nagle wbić się w tą topkę influencerów na przykład. Mhm. Czajnik też odkrył trochę e, klucz do drzwi, patrząc, że da się powielać schemat z jednego kraju w drugim i po prostu idąc, tak jak mówię, no to jest też po prostu mm -hmm. e, jego spostrzegawczość jest godna e, podziwu. Mnie też zastanawiał, jak patrzysz na platformy, no bo jednak jest TikTok, który cały czas chyba idzie w górę, jest ta aplikacja Bi, Be... ale tego nie mam. No właśnie, ona idzie też chyba bardzo mocno teraz z tego, co widzę, dużo ludzi... To wrzuca. Zastanawiam mnie, czy Instagram będzie dalej żył. Nagle Twitter zaczął żyć w Polsce i dostał. Ja nie wiem. No naprawdę, to tak? influencerzy mocno się poprzenosili na Twittera i ten Twitter ciągle rośnie. Zresztą Elon Musk musiał kupić koniec końców Twittera, więc też hype się na niego pojawił. Ta multiplatformowość robi się naprawdę spora. Mhm. Żeby być wszędzie, to naprawdę jest tak, że jest sporo miejsca do, do bycia, a jednak mhm. życie jest jedno i ta przestrzeń czasu też jest ograniczona. To prawda. A ty jeszcze też oglądasz Pinteresta zresztą. Tak. Kurde, muszę, że ty to wiesz. Ja teraz bardzo często się zna Pinterestiem. E, I stamtąd czerpię inspiracje do niektórych moich właśnie stylizacji na przykład. E, ja w ogóle też dopiero zaczęłam w tym wszystkim siedzieć, bo ja kiedyś nie ogarniałam co do czego i tak dalej. Ja kiedyś w ogóle miałam wywalone, ja chodziłam cały czas w dresach, rozwalone włosy w ogóle, e, zwykły jakiś t-shirt, topik. Nie, bez kitu, ja zawsze chodziłam mm. topik, dresik, tyle. A teraz bardziej po prostu większą uwagę do tego przykuwam, do, do, do tego jak wyglądam, co ubieram. Więc ja dopiero teraz w to wchodzę, więc nie chcę mówić, że jestem teraz jakąś stylistką modową i nie wiadomo jak się na tym znam, ale... Ale dopiero w to, w to wchodzę, jak, co dobierać, jak dobierać, żeby to wyglądało super mm. tak bardzo e, właśnie Instagramowo, Pinterestowo i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o te platformy, no to ja to wydaje mi się, że bardzo łatwo łączę, ale na przykład jeżeli chodzi o Birilla, nie używam tego, bo dla mnie to jest trochę bez sensu. Nie wiem, nie jestem... Ty w już zrobił też tą opcję. Tak, właśnie widziałam. Nie, jakoś nie jestem do dla przekonana, więc, więc na razie tego nie zainstalowałam. Może się przekonam, jakoś kiedyś. Jeżeli chodzi o Twittera, to ja nigdy go nie zainstalowałam. Nigdy nie mam w ogóle konta na Twitterze, bo kiedyś kiedyś tak, zainstalowałam sobie. Wszyscy używają Twittera, zainstalowałam sobie. Próbowałam się zalogować, ale zrezygnowałam. I mówię, nie, 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 pieprze to. A dlatego, że ja po prostu słyszę od osób. Ile tam jest takiej negatywnej energii, jak ludzie tam bardzo cisną wszystkich, jak... Ta, ta, tam chyba naprawdę trzeba być lubianym, żeby ludzie... Bo wiesz, jak ja bym tam wstawiła tweeta, pewnie wszystko by było... Tam, tam nie właśnie chodzi o to, że tam nikt nie jest lubiany. Aha. No jest, właśnie. Więc tam jest bardzo łatwe, bo jak okay. masz zalew gówna i. Okej, okay. no i to właśnie nie dlatego nie dojechać. chcę się y, tą negatywną energią otaczać i nie chcę jej y, po prostu m, zabierać stamtąd. Mm -hmm. Dlatego tam z tego też nie korzystam. Ale no, TikTok, Instagram, YouTube oczywiście, że tak. I jeżeli chodzi o Instagrama, to to jest chyba taka platforma, na której ja teraz się chyba najlepiej czuję też. Nie byłam przekonana do Reelsów, a teraz uwielbiam Reelsy, nagrywam Reelsy i strasznie lubię Reelsy. Trochę zaniedbałam YouTube'a. Ale chcę tam wrócić, bo też nagrywa, jak tam nagrywałam, to robiłam bardzo dobre wiusy, więc trochę to zaprzepaściłam. Mm -hmm. ja, ja nie wiem dlaczego tak zrobiłam, ale to też zabierało mi bardzo dużo e, energii. Też trochę tam się kłóciliśmy. Czyli wiem dlaczego, powiedziałam, że nie wiem dlaczego to zrobiłam, wiem dlaczego to zrobiłam. E, trochę się właśnie kłóciliśmy przez to z moim chłopakiem, bo on był moim operatorem. Tak naprawdę to była cała moja mm -hmm. produkcja, nie? To byłam ja i mój chłopak, no i moja menedżerka, która robiła tam rzeczy mm, zewnętrzne. No, więc zrezygnowaliśmy z mhm. Daily, ale na pewno wrócimy do nagrywania na YouTubie, nie? Mhm. Okej, okay. no to, to jest akurat też dobra, dobra informacja i uważam, że powinnaś jak najbardziej rozwijać swoją platformę. Był u mnie Kuba, aha, no i była u mnie też Liza i Liza mówiła, że podpisała kontrakt z Sony, ty też szukasz wydawcy? Ehm, no... No właśnie, nie chcę na razie o tym mówić, ale mogę powiedzieć, no jedyne co mogę powiedzieć, że tak. Świetnie, czy szukasz, czy że masz? Że szukam. Okej, okay. no bo to też mnie zastanawiało i widziałem, że te duże wytwórnie idą bardzo, bardzo chętnie w takie osoby, więc wydaje mi się, że szybko znajdziesz, szczególnie jak to opublikujemy. Powiedziałeś coś takiego, że patrzysz na to, jak wyglądasz i jak się ubierasz to. Teraz już po tej rozmowie trochę wiem, bo jak pisałem sobie tę myśl, to nie miałem pojęcia. Mm, bo miałem pytanie, jak to się stało, że powiększyłaś usta i coś zmieniałaś z brodą, ale teraz wiem, że też to były często kompleksy. Miałaś coś, mówiłaś o jakiejś operacji nosa, ale ja się nie znam, mhm. więc tylko te fragmenty znalazłem i myślałem, czy myślisz o kolejnych rzeczach związanych z medycyną estetyczną, czy, czy już nie? Ja y, ostatnio zaczęłam lubić swoje kompleksy. To jest dziwne zdanie, ale lubię to zdanie. Po prostu zaczęłam lubić swoje kompleksy. E, czyli, tak, no, czyli to już nie są kompleksy, o to mi chodzi, nie, że jakby mm, wiesz. E, się po prostu. Tak, tak. I, I coraz więcej rzeczy, które na przykład mi przeszkadzały, już kompletnie bym ich nie chciała zmieniać. Więc z tego jestem bardzo zadowolona, mm -hmm. że coraz bardziej lubię siebie, coraz bardziej akceptuję siebie, mam. Y, po prostu znam swoją wartość o wiele bardziej, niż, niż ją znałam wcześniej, tak. e, więc... Na ten moment nie jest to tyle rzeczy, ile ch kiedyś chciałam zmieniać, mm -hmm. no ale jeżeli chodzi o nos, no to to było zawsze moim kompleksem, zawsze... Jest moim kompleksem i wydaje mi się, że już zawsze będzie moim kompleksem. Po prostu ja nienawidzę, jak ktoś mnie nagrywa z boku. Z zawsze się obra To jest już nawet takie bardzo taki odruch już mhm. u mnie, że jak ktoś mnie nagrywa z boku, to ja się obracam przodem do niego, nie? Albo obracam się tyłem. I po prostu to jest dla mnie mega takie, no, uciążliwe, bo nie mogę po prostu sobie robić, co chcę i siedzieć tak o, tylko widzę, że ktoś mnie nagrywa, od razu tak albo tak, nie? I to jest po prostu, już mnie tak siadło na banie i też wiem, że to jest złe, ale nie uważam, że jeżeli ktoś chce, okej, okay, jeżeli ktoś nie chce nic sobie zmieniać i się zaakceptuje, mhm. super, to jest jakby, totalnie zajebiście, nie? Ale jeżeli ktoś faktycznie chce coś w sobie zmienić, no to też nikt nie powinien mieć z tym problemu, nie? Ja na mhm. przykład właśnie ten nos, to jest mój taki największy kompleks. Ja wiem, że go prędzej czy później sobie po prostu skoperuję. Czyli go nie zmieniłaś, bo miałaś go zmienić. To nawet miałeś termin umówiony. E, tak, miałam w ogóle termin umówiony na listopad. Później zmieniłam na wrzesień, żeby zrobić go wcześniej, ale tam coś nie niedogadana była umowa, więc ostatecznie czekam teraz dopiero na termin, mhm. jaki, jaki mi zaproponują. No i tak jak mówię, jeżeli chodzi o medycynę estetyczną czy operację, bo to są dwie też różne mhm. rzeczy, e, to jeżeli ktoś, ktoś chce w sobie zmieniać, ja ani tego nie neguję, ani nie chcę, żeby ktoś to negował, bo to jest nasze ciało i ingerencja w nasze ciało, więc nikt nie może mieć z tym problemu i nikt nie może mieć do tego pretensji tak naprawdę. E, więc, e, więc na pewno zmienię nos. To jest coś, co, co zawsze chciałam, mhm. zawsze po prostu, odkąd pamiętam. To no. już nawet ten nos miałeś wybrany nawet. Że miałeś zdjęcie jakieś. Nie! Tak, no przecież to było na filmie z fagatą i mówiłaś, że jej po nagraniu pokażesz. Serio? No. Kurde, to nie pamiętam tego. <laughs> ja pamiętam. To na koniec zadam Ci bardzo trudne pytanie po tej całej rozmowie. Komu w swoim życiu zawdzięczasz najwięcej? Sobie. To dobra puenta. I mojej mamie. Mimo wszystko. No. To dobra puenta w takim wypadku. Myślę, że. Bardzo dobrze wypadłeś. Szczerze powiedziawszy, nawet się nie spodziewałem, że tak dobrze e, wypadniesz. Pokażę. Bo bardzo też e, swobodnie się czuję, bo mimo to, że to są trzy kamery obok nas, ale wiesz, rozmawiamy sobie tak na ludzie mega. E, I się cieszę, bo ogólnie na początku miałam tak, tak już byłam, że tak mi się chciało ryczeć, nie wiem dlaczego, po prostu, no mówię, może przez to, że okres mam. E, I jak już to puściło, trochę się wypłakałam, to już teraz mam takie, że już tak totalnie na luzie, mm -hmm. nie? Tak puściło to wszystko, więc, więc fajnie to szukamy wydawcy. Dziękuję. <dłatwia> Dziękuję.